Wysoka Rado, otwieram obrady 21. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 18 radnych. Pani radna Elżbieta Zabłocka usprawiedliwa swoją nieobecność. Pan Wojciech Prokocki usprawiedliwił swoją nieobecność czasową, twierdził, że się spóźni. Nieobecność pani radnej Machniewskiej, powód nieobecności jest mi nieznany. Wysoka Rado, witam wszystkich bardzo serdecznie, pani panów radnych przede wszystkim. Witam burmistrza pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana. Witam pana skarbnika, pana Jarosława Sielawę. Jest z nami pani mecenas, która będzie nam służyć ewentualnie swoją wiedzą prawniczą. Witam szefów, dyrektorów i prezesów spółek naszego samorządu. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli obecnych na dzisiejszej sesji. Witam kierowników wydziałów Urzędu Miasta. Witam przedstawicieli mediów Gońca Bartoszyckiego i telewizji kablowej Barsat. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska. Proponuję, aby w porządku obrad w punkcie 5 podjęcie uchwał w sprawie podpunkt D projekt 4/21 przesunąć za projekt F po to, żeby gdy będziemy podejmowali uchwały dotyczące targowiska miejskiego Mój Rynek, było to spójne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, propozycje zmian porządku obrad poddam pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za zmianą porządku obrad zaproponowaną przez panią przewodniczącą, panią Ewę Pisarską? Proszę o zagłosowanie. Co się dzieje? Jeden pilot. Chwileczkę, Kasia Maria. Nie się? Nie, w ogóle nie odpada. Ale on w tamtym, przed ostatnią sesją już odmał tych gminy. Ale nie umiem. Może coś nie, flaszka się gdzieś wybiła, coś zobaczyć. No nie, no to się tak nie może. To trzeba wtedy baterii od kogoś, tego nie ma na 100%. Nie? No tak próbować. Zaraz baterii, to trzeba mieć jakiś zapas. A bo to było lodowanie. Że? Nie, wydałem dzisiaj już. Odbiorę, bo to jest człowiek tak to może zgrzany. Dobrze. Zmiany porządku obrad. Kto z pań i panów radnych zaproponowano zmianę porządku obrad? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że zmiany w porządku obrad zostały przez Wysoką Radę zaakceptowane jednogłośnie. Zatem uważam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Wysoka Rado, punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 20 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 1 punkt, ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym jest wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady? Jeśli nie, stwierdzam, że protokół Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, mieszkańcy, zgromadzeni goście na sali sesyjnej. Na wstępie chciałbym państwu wszystkim, ponieważ widzimy się w tym gronie po raz pierwszy, złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok, aby ten rok przyniósł nam same pozytywne zmiany, a jak nie zmiany, to też w poczuciu naszym to, co jakby buduje Bartoszyce i aby to szło w dobrą stronę, a myślę, że wiele fajnych rzeczy nam się jeszcze w tym okresie wydarzy. Więc dla państwa, również dla siebie życzę, abyśmy mogli czerpać z tego tylko pozytywy.
Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 19 grudnia do 22 stycznia 2020 roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Rewitalizacja starego miasta Bartoszyce, etap pierwszy. Budowa budynku pełnowymiarowej hali sportowej. Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Kęczyńskiej, już zakończona. Remont elewacji bramy Lidzbarskiej, przebudowa odcinka drogi gminnej ulica Jeziorna, przebudowa drogi gminnej ulica Kochanowskiego, rozbudowa drogi gminnej ulica nad Łyną, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Struga, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulicy Naukowskiej, też chyba zakończone. Wydział techniczno-komunalny. Monitoring instalacji fotowoltaicznych, które zamontowane są na 7 obiektach. Przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie operatów wodnoprawnych na zrzut wód opadowych i roztopowych do rzek oraz pobór wód powierzchniowych. Przeprowadzono 7 interwencji wobec bezpańskich zwierząt. Z 4 firmami zawarto umowy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami. Pracownicy wydziału przeprowadzili 4 kontrole i rekontrole punktów gromadzenia odpadów należące do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Uprzątnięto dzikie wysypisko śmieci przy ulicy Bohaterów Warszawy. Dalsze czynności wobec sprawcy prowadziła Straż Miejska. Przyjęto 338 deklaracji zmieniających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 201 zmieniających odbiór odpadów na segregowane. Sporządzono sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2020 za lata 2017-2018. Podstawowe dane dotyczące gospodarki odpadami. Na podstawie kart przekazania odpadów w 2019 roku odebrano od mieszkańców z terenów zamieszkałych 6120,268 megaton odpadów, w tym zebranych w sposób nieselektywny, zmieszany 4197,709 megaton, zebranych w sposób selektywny 1922,559 megaton, około 20% więcej niż w 2018 roku, czyli zwiększa się ten wolumen segregacji, z czego się cieszymy, ale jest tak za mały jeszcze. Dla porównania, w 2018 roku odebrano od mieszkańców z terenów zamieszkałych 6,5 tysiąca megaton, czyli jak widać 400 megaton więcej, czyli zmniejsza nam się ilość odpadów. Zebranych w sposób nieselektywny, tu prawie było 4909 megaton, zebranych w sposób nieselektywny prawie, znaczy poniżej 1592 megaton. Widać różnicę, nie cieszy zmniejszona ilość odpadów, a zwiększona ilość segregowanych. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste 2 działki pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych położone przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ogłoszenie przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po 26 lutego 2020 roku. Ogłoszono przetarg na dzierżawę działki pod zabudowę boksem garażowym przy ulicy Brzeszczyńskiego. Przetarg odbędzie się 21 lutego 2020 roku. Wykonano podział terenu przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Tu Państwo kilka razy na sesji o to pytali, więc tutaj ponownie ten podział jest wykonany już taki, aby można było spokojnie, powoli te działki sprzedawać. Pod zabudowę jednorodzinną wydzielono 9 działek, które są przygotowane do sprzedaży. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału byli organizatorami świątecznego dekorowania żywych choinek na Placu Konstytucji 3 Maja. W akcji uczestniczyły dzieci z bartoszyckich przedszkoli. Tu chciałbym zdementować, bo są takie informacje krążące po mieście, że te świerki, choinki, które są w tych donicach, będą cały rok. Nie, to jest nieprawda. One zostały tylko umieszczone, aby, że tak powiem, rozweselić teren budowy i skorzystać z tego, aby przy braku śniegu jednak ten plac wyglądał sympatycznie i świątecznie. I dlatego są te choinki. Nie będzie w ciągu roku w tych donicach choinki. Będą tam 2 gatunki drzew. No w tym momencie nie mam w głowie jakie, ale na pewno będą piękne. Nasadzeń też żywych drzew bezpośrednio do ziemi będzie 14 albo 15 na terenie placu. Tego teraz nie widać, bo jest układana kostka. W położeniu kostki będą wyznaczone miejsca, one są już znane na planie. I w tych miejscach będą posadzone 10-letnie też drzewa, czyli nie będą takie,
tak powiem, kijki włożone w ziemię. Ktoś chce wiedzieć, jak wygląda 10-letnie drzewo, to takiej wielkości drzewa sadziliśmy na osie przy ulicy Wajdy. To widać było, że te drzewa naprawdę już są wyrośnięte, nie takie łatwe do, od razu do złamania, do zniszczenia. Wyglądają jak w większości miast zimą niestety. W ciągu lata, wiosny, jesieni będą piękne, zwisające kwiaty. Staramy się tam nasadzać kwiaty wieloletnie, róże, pienne, więc to wszystko, nie tylko róże, więc będzie to w ciągu pięknego sezonu oczywiście robić ogromne wrażenie. No w okresie zimowym, jak większość rzeczy, może być to trochę smutne, z tym, że mamy plan, aby w okresie zimowym te miejsca były rozświetlone, czyli będą, że tak powiem, świecące choinki zamiast tych tak zwanych blach widocznych, więc będzie to miało też jakiś efekt wizualny. No ale sami Państwo wiecie, że na wielu starówkach są tego typu donice, bo tego tak to można nazwać, donice na kwiaty kilkuletnie żywe. One mają system nawadniania wszystkie, więc... No tak, no będą pięknymi, wielkimi kwietnikami, robiące wrażenie i naprawdę tą przestrzeń pięknie zabudowujące. No ale to powiem tak, przekonacie się Państwo, wówczas powiecie, czy to jest piękne, czy nie jest piękne. Według mnie będzie piękne, każdy będzie mógł sam ocenić. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Dokańczam dalej. Pracownicy Wydziału byli współorganizatorami powitania Nowego Roku. Gwiazdą wieczoru był Piotr Kobyliński z zespołem. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony został również pokaz fajerwerków. Dziękuję mieszkańcom miasta za udział w tym przedsięwzięciu, za kulturę, za zachowanie naprawdę kulturalne. Nie było żadnych ekscesów, nie było żadnych burt, bijatyk. Cieszę się, że potrafimy w sposób cywilizowany rozpocząć, zakończyć stary rok, rozpocząć nowy. Naprawdę cieszę się, że też przychodzą Państwo z całymi rodzinami, więc jest to dla mnie naprawdę miłe. Myślę, że wspólnie się też świetnie bawiliśmy. Wsparto technicznie i merytorycznie organizację uroczystego przekazania betlejemskiego światła pokoju. Organizatorem był Bartoszewski Chówiec ZHP, tu też pokłony. Uroczystość odbyła się 20 grudnia 2019 roku na placu Bohaterów Westerplatte. Podczas spotkania rozstrzygnięty został konkurs na lampion betlejemski światła pokoju. Opracowano kolejne wydanie bezpłatnej gazety Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. Bieżący numer zawierał informacje na temat działań profilaktycznych, sportowych, kulturalnych i społecznych oraz bieżących prac inwestycyjnych w mieście. Sporządzono sprawozdanie podsumowujące rządowy program Karta Dużej Rodziny za rok 2019. W minionym roku przyznano 908 kart tradycyjnych oraz 312 kart elektronicznych, aplikacje na telefon. Sporządzono sprawozdanie podsumowujące wojewódzki program Warmińsko-Mazurska Karta Seniora za rok 2019. W tym okresie do wydziału spłynęło 1286 prawidłowo wypełnionych wniosków. Myślę, że to jest taka dosyć duża liczba jak na województwo, więc też się cieszymy z aktywności seniorów. Trwa procedura rozliczania dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym w roku 2019. 21 stycznia zorganizowano forum organizacji pozarządowych, podczas którego tematem przewodnim było omówienie procedury przygotowania wniosków dotacyjnych przez organizacje pozarządowe w konkursach organizowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok 2020. Miałem przyjemność otworzyć to spotkanie. Pani kierownik i pani pełnomocnik prowadziły. Mam nadzieję, że wnioski były pozytywne i że część osób przygotuje pozytywne też aplikacje do tych konkursów. Mam nadzieję, że wszystkie, ale część doskonale. Termin składania ofert, mówię, opływa 5 lutego, czyli już można powiedzieć niedługo. Przygotowano ofertę graficzną zajęć dla dzieci i młodzieży, które organizowane będą podczas tegorocznych ferii zimowych w Bartoszycach. Plakat dostępny jest na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl. Pełnomocnik do spraw profilaktyki uzależnień. Trwają prace nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok. Dnia 9 stycznia bieżącego roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Termin składania ofert upływa 10 lutego bieżącego roku. Trwają przygotowania do akcji Ferie w Mieście 2020. W tamtym roku było to piękne, więc liczę, że i w tym roku frekwencja będzie duża. W dniach 28 stycznia oraz 1 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 1, rozumiem, że w jednej, a później w drugiej, tak? Mieszkańcy będą mogli spędzić czas na specjalnie przygotowanych kolorowych placach zabaw.
Impreza zostanie zrealizowana dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Nora w Bartoszycach. Urząd Stanu Cywilnego, też pozytywne informacje. W okresie od 16 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku USC zarejestrowało 66 aktów urodzeń i to niestety 35 aktów zgonów. Straż Miejska. Straż Miejska ujawniła 85 wykroczeń, w tym 46 porządkowych i 39 drogowych. Ujawnione wykroczenia dotyczyły m.in. niewłaściwego używania wyrobów pirotechnicznych. Przypominam, są odpowiednie dni, w których można używać tego typu wyroby. Jest to Sylwester. Z tego co wiem, to i u nas Sylwester obrządku grecko-katolickiego również, więc są to te podstawowe dni i Nowy Rok. Zakłócanie porządku przez osoby spożywające lub będące pod wpływem alkoholu. Zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych, niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów, pozostawiania nieczystości po nich, braku aktualnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, zamieszczania informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody zarządzającego, nieprawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych oraz na zieleńcach w strefie zamieszkania, palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji. Co jest istotne, drodzy Państwo, jeżeli ktoś parkuje na placu budowy, czy to jest rewitalizacja, gdzie są zakazy, jeżeli parkuje na nowo stworzonych chodnikach, mimo że nie widzi tych zakazów, to jest nadal łamanie przepisów. Tam parkować po prostu nie można. Były przez miesiąc czy dwa miesiące wkładane karteczki, były upomnienia, obecnie niestety sypią się mandaty. To jest taka świadomość dla Państwa, wszystkich mieszkańców, no aby no, nie wjeżdżać na teren budowy, nie parkować gdziekolwiek, no bo to jest wykroczenie. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 25 przypadków naruszania prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb KPP Bartoszyce oraz innych uprawnionych służb, w tym Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Każdorazowo pracownicy monitoringu powiadamiali strażników pełniących służbę oraz powiatową komendę policji. Na terenie miasta ujawniono 4 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli wszystkich psów. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez strażników miejskich 3 właścicieli zostało zobowiązanych do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych pojazdów. Udało się trochę szrotów wygnać z Bartoszyc. 7 razy firma utylizująca zabezpieczała padłe zwierzęta. 10 właścicielom nakazano porządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Wobec 3 osób umieszczających informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Powtarzam, miejsca przeznaczone do ogłoszeń są to słupy ogłoszeniowe. Kontaktować się trzeba z administratorem. Dane administratora są bezpośrednio na tych słupach. Inne miejsca, czy to są przystanki, czy słupy ogłoszeń, czy słupy, przepraszam, elektryczne, czy inne, no tam są wymierzane kary. 5 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów śmietnikowych i pasów zieleni. We współpracy z pracownikami Wydziału Techniczno-Komunalnego ustalono sprawcę wyrzucania w centrum miasta dużej ilości odpadów budowlanych. Sprawca otrzymał mandat w wysokości 400 zł oraz zapłacił spółce Bartko za przesunięcie terenu. Odnaleziony został, jak mówię, ukarany i też ostrzegamy, monitoring, sąsiedzi potrafią wypatrzeć, kto to robi, więc prosimy, abyście Państwo, ci, którzy zamierzają nielegalnie gdzieś wysypywać te śmieci, no jednak wysypywali legalnie. Do Sądu Okręgowego w Olsztynie skierowano zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Bartoszycach w sprawie prowadzonej wobec 2 nieletnich, którzy uczestniczyli w dewastacji fontanny. Niska szkodliwość czynu. Zobaczymy. W wyżej wymienionym okresie strażnicy pełnili łącznie 35 służb, w tym patrolach z policjantami, strażnikami granicznymi. We wskazanym okresie strażnicy 22 razy konwojowali przewóz środków płatniczych. Wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPS łącznie 8 razy strażnicy zbierali informacje i badali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Bartoszyce. Celem było zachęcenie ich do skorzystania z kąpieli, wymiany odzieży oraz zamieszkania w okresie zimowym w schronisku dla osób bezdomnych. Szacuje się, że na terenie miasta poza schroniskiem przybywa obecnie, to akurat jest informacja dobra, od 2 do 4 bezdomnych, a mieliśmy okres 20 kilku. Straż Miejska w czasie Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku zabezpieczała porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta. Zakład Usług Komunalnych. Montaż nowego odznakowania pionowego oraz remont już istniejącego przy ulicy Bema od Placu Konstytucji 3 Maja do ulicy Bohaterów Warszawy. Wykonanie wraz z montażem płotu zagradzającego wjazd na wysiedloną posesję przy ulicy Bohaterów Warszawy. Obsługa imprezy sylwestrowej na Placu Bohaterów Westerplatte. Dokonano oznakowania pionowego przejścia dla pieszych ulica Grota Leweckiego. Demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, choinki sztucznej, żywej na Placu Bohaterów Westerplatte oraz iluminacji w sąsiedztwie hotelu Bartis. Cieszę się, że
mogę powiedzieć, Wesołych Świąt nie było dewastowane. Ta bramka tym razem nie została zdewastowana, rok temu została uszkodzona. Za rok myślę, że jak już będzie to wszystko ustawione na placu, to też to zachowa swój urok i wygląd. W tym roku nie montowaliśmy, bo też wszyscy byli zaskoczeni tej dużej bombki. Ona została na tyle zniszczona, że stała się niebezpieczna do użytkowania. Najgorsze w tym jest, że młodzież czy osoby dorosłe, bo nie jesteśmy w stanie określić, w ubiegłym sezonie wchodzili na tą bombkę, tam są przewody pod napięciem 220. Więc w tym razem nie ryzykowaliśmy, spróbujemy w następnym roku to umieścić w odpowiednim miejscu. To jest fajna bombka, można sobie w środku zrobić zdjęcia, przechodzić przez nią i będzie przy niej tabliczka z ostrzeżeniem, że wchodzenie niestety grozi śmiercią, bo nie mamy wyjścia, ryzyko duże, nie chcemy nikogo uśmiercić, nawet kogoś, kto, przepraszam, nie do końca ma po kolei w głowie i włazi na nią, no, ale to nie o to chodzi, żeby komuś krzywdę zrobić. Dobrze. Trwają prace przy przebudowie ciągu pieszego łączącego Plac Bohaterów Westerplatte z ulicą Okęczyńską przy murze dawnej tak zwanej serowni, czyli przedłużenie już tej części nowego bazaru, targowiska. Całość zadania to około 200 metrów kwadratowych chodnika. Nawierzchnię wykonano ze zdemontowanej kostki blokowej z ulicy nad Łyną na świeżo. Zgodnie z zaleceniami dokonano wycinki drzew na terenie miasta na ulicach Kolejowa, Kwiatowa, Bema, Wajdy, Wiejska i Gielończyka. Dalsza wycinka nadal trwa. Bo tu mogło być pytanie. Wiem, że pan radny Azarewicz u mnie był z pytaniem, więc cały czas na bieżąco jest to wycinane. W okresie międzysesyjnym w ramach zasądzonych wyroków na terenie miasta przy placach porządkowych, pracach i gospodarczych pracowało 7 osób, łącznie 161 roboczogodzin przepracowano. Zespół administracyjny oświaty. Dokonano wymaganej prawem oświatowym analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku. Na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych w artykule 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wydano w 2019 roku 15 498 6,33 zł. Średnie wynagrodzenia w następujących grupach awansu zawodowego przekroczyły wymagane w Karcie Nauczyciela średnie. O 236 zł miesięcznie w grupie nauczycieli dyplomowanych, o 309 zł miesięcznie w grupie nauczycieli mianowanych, o 342 zł miesięcznie w grupie nauczycieli kontraktowych i 219 zł miesięcznie w grupie nauczycieli stażystów. Dzięki osiągnięciu wymaganych średnich nie ma potrzeby wypłaty w 2020 roku jednorazowego dodatku uzupełniającego, co jest ważne dla nas pod tym względem, że płacimy za pracę, a nie za gotowość do pracy. W momencie, kiedy byśmy nie osiągali tych średnich, to płacilibyśmy za gotowość do pracy. Średnie wynikają z prostego względu. Są nadgodziny, są zastępstwa, te średnie są przekraczane. Wczoraj miałem okazję spotkać się z panią wiceminister oświaty, można powiedzieć, ale edukacji narodowej. Byłem na komisji, ponownej komisji, bo tu kilka razy jestem w roku, wspólnej rządu i samorządu do spraw edukacji, kultury i sportu. Na tej komisji była błędna odpowiedź, zresztą podsumowaliśmy tę odpowiedź, dotycząca, że większość samorządów podwyższa wynagrodzenie zasadnicze, więc stać nas na to, aby mieć jeszcze, że tak powiem, dopłacać coraz bardziej do oświaty. No oczywiście analiza wynikała ze średnich, więc jest to bzdura. No średnie specjalnie chce się zachować i te nadgodziny robić, aby, ale nie jest to zasadnicze. Średnie nie jest zasadniczym i ten błąd będą musieli poprawić i odpowiedź poprawić. Pani minister pochyliła głowę, powiedziała przepraszam, no chociaż tyle, czasami można usłyszeć, więc wiemy jak wygląda. Kultura została zachowana, jednakże no mówię, nie jest najbogaciej. O kwocie subwencji oświatowej dowiemy się marzec, kwiecień. Takie mam informacje. Cały czas są dyskusje i trwają nad pomysłem tak zwanego systemu czeskiego, czyli państwo przejmujące płace nauczycieli, z tym, że to jest tak zwana rewolucja, która by cofała nas do czasów przed 89 czy 90 rokiem, kiedy tak naprawdę państwo płaciło nauczycielom. Do końca nie wiadomo, w jaki sposób wtedy brać odpowiedzialność za zarządzanie oświatą na poziomie poszczególnych samorządów i pytanie, czy warto aż tak daleko iść, no bo wracamy, znaczy no, tracimy władzę samorządową, tak? Czyli wówczas jakby to jest centralizowane. Ryzyko duże, pytań jest dużo, większość samorządów jest skłonna do tego, aby oddać tą władzę, czyli finansowanie. System czeski polega na tym, że samorządy zajmują się mieniem,
czyli mają utrzymywać mienie, zajmować się mieniem, a państwo płaci wynagrodzenia. No. Tam to funkcjonuje od lat. U nas, mówię, ten system jest niedoskonały, jak wiele systemów zresztą działających, ale już od lat. Dyskusja cały czas trwa. Ja mówię, tak samo to trwała ta dyskusja na tym spotkaniu rządu z samorządem, tej części rządowej, części samorządowej. Warto jeździć, warto się spotykać, warto rozmawiać i te dane też, drodzy Państwo, jak będę miał coś ciekawego do przekazania, to w trakcie też spotkania z Państwem będę mówił, co się na tej komisji działo. No tam pozostałe rzeczy były dość lakoniczne, dotyczyły oczywiście ważnych rzeczy, ale rozporządzeń związanych na przykład z dołączeniem do szkół branżowych zawodu, czy załóżmy technologii, wymiany opon i tak dalej. Dosyć istotne okazało się, że w tym ludzie nie są w ogóle uczeni, czyli przychodzą absolwenci różnych szkół, techników i fizycznie uczą się dopiero pracodawcy, jak wymienić poprawnie oponę. Jest to jednak bardzo istotna rzecz. To będzie włączone w proces edukacji również techników. Więc jest to dobre, wulkanizacja, wymiana opon, jest to potrzebne. No takie odnośnie podręczników, czyli darmowych, tu też było pytanie, czy trafią się podręczniki dla szkół ponadpodstawowych, ponieważ jeden rocznik jakby gimnazjalny, ostatni odpad, a tutaj można powiedzieć jest luka, z tego co wiemy to nie, czyli będzie to tylko dla podstawowych nadal bezpłatne podręczniki. No można na tyle, bo tam są odpowiedzi jeszcze odnośnie i rozpatrywane wnioski Związku Powiatów Polskich. Drodzy Państwo, jeżeli też Państwu coś się, że tak powiem, jakieś przemyślenia będą mieli Państwo chęć zadania pytania bezpośrednio ministrowi za pośrednictwem komisji, to ja bardzo proszę, jeżeli będzie taka chęć, zapraszam do mnie. Możemy nad daną rzeczą porozmawiać. Możliwe, że też wrzucić taki temat, który Państwa ciekawi albo bulwersuje na łamy właśnie tego, tak powiem, plenarnego spotkania strony samorządowej z ekspertami, z dyrektorami i z panią minister, panem ministrem od strony właśnie rządowej. To tak zachęcam, jak jakaś chęć jest związana z oświatą, z turystyką, z edukacją, ze sportem, bo jestem w tej tak zwanej grupie połączonych kilku ministerstw. Dobrze, tu mieliśmy. Aby pomóc rodzicom w zapewnieniu opieki podczas ferii zimowych w okresie od 20 stycznia do 31 stycznia, w dni robocze prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów młodszych klas w szkole podstawowej nr 3 oraz zajęcia sportowe dla uczniów starszych klas w szkole podstawowej nr 1 w wymiarze 4 godzin dziennie. W tym roku rekrutacja do szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych w terminie od 2 do 16 marca. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bartoszyce do 31 stycznia zostaną opublikowane informacje dotyczące rekrutacji, w tym zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych, zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, zarządzenie burmistrza Bartoszyc określające terminy rekrutacji oraz podające do publicznej wiadomości kryteria, punkty za kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzania spełnienia kryteriów obowiązujących podczas rekrutacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. W siedzibie ośrodka odbyło się 2 spotkania z ofiarami przemocy oraz 1 ze sprawcami. Wspólnie ze Strażą Miejską zrealizowano 8 patroli, celem których było informowanie osób bezdomnych o możliwości skorzystania z oferty schroniska dla osób bezdomnych. Kontynuowano działania w zakresie realizacji projektu Bądź Aktywny, rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym m.in. punkt konsultacyjny, zajęcia dla dzieci oraz warsztaty dla dorosłych, szkoła dla rodziców. Przeprowadzono kwalifikacje. Setka dzieci do udziału w końce noworocznej organizowanej w dniu 20 stycznia przez Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach oraz 800 osób do zaopatrzenia w żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przeprowadzono szereg działań organizacyjnych związanych z wyodrębnieniem z dniem 1 stycznia bieżącego roku Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury ośrodka. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Wigor zorganizowano wiele zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych oraz spotkań.
Przedstawiciele placówki uczestniczyli m.in. w spotkaniu z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w trakcie którego zespół Srebrne Nuty zaprezentował program słowno-muzyczny Przybierzeli do Betlejem oraz w spotkaniu zorganizowanym na terenie MOPS z okazji Dnia Babci i Dziadka, w trakcie którego seniorzy gościli dzieci z przedszkola integracyjnego nr 4 w Bartoszycach. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, te 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 22 stycznia 2020 roku, wypłacono prawie 52 miliony złotych dla prawie 3 tysięcy rodzin, 4214 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Na nowy okres zasiłkowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 roku, przyjęto łącznie 2651 wniosków, w oparciu o które wydano 2532 informacji, wypłacono 11 600 399 zł dla 2478 rodzin, 3667 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 15 spotkań w charakterze stałym, zorganizowanych m.in. przez grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego, grupy wsparcia i organizacje pozarządowe skupione w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej oraz 4 spotkania okolicznościowe, m.in. spotkanie opłatkowe dla osób bezdomnych i samotnych, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycach wspólnie z kadrą MOPS, wybory do oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. O właśnie, a kto tam został szefem? Pani dyrektor coś wie? Kurczę, nawet nie wiem. Zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin korzystających z wsparcia MOPS, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PKPS-u. No to ciekawe, wiecie państwo? Nie wiem. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie od 19 grudnia 2019 roku do 22 stycznia 2020 roku. Numeracji nie będę czytał, poczytam tytuły. W sprawie zmiany budżetu, w sprawie powołania komisji konkursowej, w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, powołanie komisji egzaminacyjnej, powołania komisji egzaminacyjnej i ponownie powołania komisji egzaminacyjnej, przeznaczenie do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym, zmiany zarządzenia burmistrza miasta Bartoszyce nr 222/2019 dotyczące powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej składników majątku w Urzędzie Miasta Bartoszyce, to jest tak zwane zamykanie roku, zmieniające zarządzenie nr 212 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce, wyrażania zgody na użyczenie nieruchomości środowiskowemu domowi samopomocy w Bartoszycach. W 31 grudnia dwa razy zmiany budżetu. Od stycznia kontroli wykonania zadań obronnych na terenie miasta Bartoszyce w 2020 roku. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ulicy Krótkiej 2, Poniatowskiego 12 a oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach. Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach. Ustalania innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę 2020 roku. Jak się nie mylę, Urząd Miasta nie będzie pracował 16 sierpnia i Wigilię. Tak informuję te dni, które wypadają w sobotę. Ja mam obowiązek wyznaczyć dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta. To będą te dwa dni, więc w bieżącym roku Wigilię Urząd Miasta będzie zamknięty. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Poniatowskiego 12 w Bartoszycach. A tak a propos, to się pomyliłem, nie 16 sierpnia, a dzień po Bożym Ciele. O. Przeznaczenie do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ulicy Hubalczyków w Bartoszycach. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o jak błąd, na 2020 rok przez podmioty wskazane w artykule 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez gminę miejską Bartoszyce, zleconych podmiotom, a nie odmętom, o których mowa w paragrafie 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
własnego miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu piłka nożna na rok 2020. Powiem uczciwie, zarządzeń nie analizowałem, więc proszę się nie obrażać, tego błędu nie wychwyciłem. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach. Zarządzenie oczywiście analizowałem, nie analizowałem nazw zarządzeń, przepraszam, tutaj wpisane. Ogłoszenie pierwszego przetargu, ustalenie formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego w Bartoszycach. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez gminę miejską Bartoszyce podmiotom, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia na rok 2020. Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce. Nie wszyscy Państwo wiedzą, wydział, który był wydzielony, to jest dwa wydziały były, to są, że tak powiem, u nas zadania zlecone, czyli USC i Sprawy Obywatelskie, został połączony. Dla usprawnienia też i zastępowania się nawzajem pracowników, więc pracownicy mają więcej pracy, teraz więcej szkolą się, aby móc się zastępować w danej sytuacji. No część mieliśmy tam w tamtym roku śmierć jednej z osób, niestety odejście jednej z osób, przejście na emeryturę, więc, że tak powiem, nam się zmniejszyła grupa chętnych. Na to miejsce przyjąłem tam tylko jedną osobę, ale właśnie przez te połączenie myślę, że nam to wystarczy. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym. Określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, a także liczbę punktów możliwość uzyskania za poszczególne kryteria branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przeszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych i klasach pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Bartoszyce na rok szkolny 2020-2021. Tu dopowiem, co prawda, nie związane z zarządzeniami, ale chciałem poinformować, bo na dyżury często przychodzą do mnie młodzi mieszkańcy Bartoszyc, pytając o te punkty, w którym opiekunki zajmują się dziećmi do lat 3. Niestety one są dość mocno zapełnione i ta rotacja jest bardzo malutka, więc proszę się nie spodziewać, że nagle nastąpi wielka poprawa. 60 miejsc jest zabukowanych. Zdarza się tam jedno, dwójka dzieci raz na 2-3 miesiące, że zrezygnują albo wiek osiągną i wtedy jakby gdzieś trafiają. Teraz jest szansa przy rekrutacji do przedszkola na następny rok, że będzie to wzmożony okres, kiedy, że tak powiem, zaległości i te osoby, które były chętne, będą powoli schodziły. I też proszę nie przychodzić i nie pytać mi, czy kogoś przestawię w kolejce, bo takiego zwyczaju nie mam. Więc prosiłbym, żeby Państwo oczekiwali, składali wnioski w miarę na bieżąco i oczekiwali na to, że nadejdzie ten moment, kiedy traficie Państwo do takiego punktu. Pamiętam sytuację, kiedy było 20 miejsc, jest teraz 60. Ja cieszę się, że jest mnóstwo młodych osób, które mają dzieci w Bartoszycach. Cieszę się, chcą pracować. No próbujemy jak możemy. No w tym momencie nie mam perspektywy na stworzenie 20 miejsc. Jeszcze cały czas oczekujemy na odpowiedź z gazowni, z tym, że tam są jakieś problemy z tego, więc co się prezes zmienił, więc będziemy prawdopodobnie ponownie wniosek składać. Spróbujemy pozyskać ten budynek w sposób bezpłatny, bo cały czas o tym marzymy. To wtedy byłaby szansa i na nowe przedszkole, i na możliwe, że taki punktu samego żłobku nie planuję. Jest to w tym momencie dla nas wydatek zbyt duży. No powiem uczciwie, na terenie takich miast jak nasze żłobki, przynajmniej w formie publicznej, niekoniecznie wchodzą w rachubę. Jest to za drogie, po prostu za drogie, nie obrażając nikogo, jest to za drogie. Te punkty opieki są dla nas tańsze, łatwiejsze do kontroli, więc tak to jest, jak jest. Drodzy Państwo, 27 stycznia miała być u nas podpisana umowa z wykonawcą między zarządem województwa, urzędem marszałkowskim, czyli zarządem województwa w formie marszałków, a wykonawcą drugiego mostu. Przesunięte to zostało na 6 lutego.
Będzie to uroczyste. Możemy się spodziewać jeszcze do końca lutego prawdopodobnie wycinki drzew, bo tam będzie dosyć diametralna wycinka drzew. Ktoś, kto orientował się i brał udział w konsultacjach, wie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda przebieg drugiego mostu, jak to wygląda też co po stronie ulicy Poniatowskiego, bo te prace rozpoczną się w połowie marca, to już z takim pędem. Jeszcze nie znam harmonogramu, od której strony, jak będziemy mieli harmonogram, będziemy wiedzieli, z której strony będzie rozpoczęcie i jakie będą zmiany w ruchu, to Państwo też tą informację otrzymacie. Myślę, że mieszkańcom spróbujemy też w formie jakiejś takiej karteczki, zwłaszcza okolicznych mieszkańcach, którzy mieszkają właśnie przy ulicy Poniatowskiego lub w pobliżu, dostarczyć bezpośrednio do domów taką informację, aby wiedzieli, co ich czeka, jakie problemy z parkowaniem. A niestety złożyły nam się dwie inwestycje blisko siebie, więc problemu parkowania między ulicą Poniatowskiego a ulicą nad Łyną będzie dużo. Wystąpiłem do prezesa pana Mariana Wietraka z prośbą o to, aby można było korzystać na czas remontu ulicy nad Łyną i poszerzania tej ulicy z tego boiska na dole. Wstępną zgodę mam, czekam na pisemną odpowiedź. Wtedy Państwa, myślę, z ulicy nad Łyną poinformuję. Wyznaczymy miejsca wjazdu, wyjazdu z tego boiska. Naszym obowiązkiem oczywiście będzie poprawienie tego boiska i doprowadzenie do stanu, w jakim go zastaliśmy. Nie jest on oczywiście najlepszy, no ale myślę, że warto choćby tam troszeczkę rozładować ten problem komunikacyjny, zwłaszcza, że tam też jest dostęp do garażu ograniczony, więc kilkanaście, kilkadziesiąt osób ma problem. Więcej o ulicy nad Łyną tutaj nie będę mówił. Myślę, że jakby były pytania, to opowiem. Ostatnio udzielałem krótkiego wywiadu dla Państwa telewizji tutaj Barsat, więc jakaś szansa będzie obejrzenia tego i skonfrontowania z rzeczywistością. Dziękuję serdecznie. Proszę pytania. Dziękuję. Momencik, zaraz nim oddam głos, tylko taka kwestia formalna. Dla porządku informuję, że jest już obecna z nami pani radna Wioletta Machniewska, tym samym stan nas obecnych radnych to 19 osób. Proszę bardzo, czy są pytania do pana burmistrza w zakresie informacji? Pan radny Puszko, proszę. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałbym zadać trzy proste pytania związane właśnie z uzyskaną informacją. Pytanie pierwsze dotyczy terminu otwarcia tego nowego bazaru. Czy już jest znany właśnie ten termin? I co z parkingiem? Bo jak dobrze wiemy, żeby handel mógł się po prostu kręcić, no to musi być też wybudowany parking. Bo jeżeli ktoś na przykład chciałby kupić ziemniaki, no to nie będzie niósł tych ziemniaków, prawda, przez pół miasta, tylko no, chciałby podjechać pod bazar. Pytanie drugie jest związane, dotyczy właśnie monitoringu instalacji fotowoltaicznych, które został zamontowany na 7 obiektach. Na jakich obiektach właśnie ten monitoring został zamontowany i czy te instalacje są ubezpieczone na przykład przed zagrożeniami naturalnymi, takimi jak gradobicie? No bo takie anomalie pogodowe coraz częściej się zdarzają i no to jest chyba logiczne, żeby instalacje fotowoltaiczne były ubezpieczone. I pytanie ostatnie, trzecie, dotyczy informacji związanych z etapem budowy budynku hali sportowej. Na jakim etapie właśnie jest ta inwestycja? Bo akurat no, pracuję w sąsiednim obiekcie i widzę, że te prace posuwają się do przodu mocno, także chciałbym po prostu wiedzieć i myślę, że mieszkańcy też no, chcieliby otrzymać taką informację. Dziękuję. Dziękuję. Może kilka pytań, a później bloki. Tak. Proszę bardzo, pani radna, Ania Binięta, proszę. Dziękuję bardzo. Ja wrócę do tego pytania, które może bardzo niefortunnie, tak mi się wydaje, akurat zadałam w tym czasie. Ja rozumiem, że gazony. Chodzi o Plac Konstytucji. Że te gazony wyglądają w tym okresie tak, jak wyglądają, bez kwiatów. To oczywiście jest oczywista oczywistość. Natomiast moje pytanie jest takie. Czy te gazony już w przyszłości będą tylko, te wszystkie, które tam widzimy, czy one będą tylko na terenie Placu Konstytucji, czy gdzieś jeszcze rozmieszczone w naszym mieście? Pytanie kolejne.
Kto wybrał ten projekt gazonów? Są to pytania, które mi zadawano wielokrotnie jako przedstawicielce Rady Miasta. Drugie pytanie to, kto jest odpowiedzialny za projekty gazonu? Kto wybrał ten projekt? Czy to jest po prostu z projektem już rewitalizacji, z planem? Okej, to już wiemy. Moje kolejne pytanie dotyczy też Wydziału Inwestycyjnego, bo nie znalazłam żadnej wzmianki na temat tego, co się dzieje z biblioteką miejską i remontem prowadzonym biblioteki miejskiej. Czy moglibyście Państwo nam przybliżyć, na jakim etapie, kto prowadzi nadzór? Rozumiem, że Wydział Inwestycyjny, ale nic tutaj nie ma wzmianki na ten temat. To dziękuję, to na razie tyle. Dziękuję bardzo. Pan Karol Kapuściński, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Też mi się zbierało kilka pytań, myślę, że w trzech się zmieszczę. Tutaj sobie odnotowałem właśnie odnośnie Wydziału Inwestycyjnego. Myślę, że bardzo istotną jest data 7 stycznia, bo jak sięgam pamięcią, mogę się mylić, myślę, że to pierwszy dzień, jak pamiętam, jest taki, że w tym dniu ruszyły trzy duże inwestycje z zewnętrznym finansowaniem. Tutaj chodzi o przebudowę właśnie ulicy Jeziornej, Kochanowskiego i rozbudowę ulicy Nedłyną. I mam pytanie, bo przygotować takie inwestycje przez urzędników, wydaje mi się, że to trzeba chylić czoło i bić brawo dla tych urzędników z wydziału. Oczywiście też dla pani pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych, że to wszystko tak się fajnie zgrało. I wcześniej jeszcze był okres wielu dni wolnych i pytam właśnie burmistrza, bo my możemy tutaj dziękować, kłaniać się dla tych urzędników, że tak się postarali. Czy pan myślał o jakiejś gratyfikacji dla nich za tak ciężką pracę, za ten okres, bo myślę, że nie ulega wątpliwości, że poprzedni okres przed 7 stycznia były święta, a wszystko było przygotowane na start i myślę, że to jest najlepszy start w dwóch kadencjach pana burmistrza roku, że wyruszyły trzy inwestycje jednocześnie. I pytam się, czy pan burmistrz myśli, żeby tych urzędników jakoś wynagrodzić. Drugie pytanie moje dotyczy oznakowania inwestycji u rozbudowy ulicy nad Łyną. Jest tam parking, który był wcześniej udostępniony, na który się wjeżdża ten przy ogródkach, co jest na samym końcu ulicy nad Łyną. I na ten parking, zgodnie z przepisami w dniu dzisiejszym, nie wiem czy tam wczorajszym, też nie można wjechać, ponieważ jest zakaz wjazdu, znak B2, nie można tam wjeżdżać od tej strony, że tak powiem, od ulicy Ogrodowej. Czy można ten znak, nie wiem, przestawić tam w stronę, tam gdzie się inwestycja zaczęła, żeby ludzie mogli tam parkować? Bo już, no jest to utrudnienie dla mieszkańców i może kiedyś to się źle skończyć, a jest trudność na właśnie przy budowie nad Łyną, nad parkingiem, żeby mogli tam parkować, żeby ten znak albo zlikwidować, albo przenieść. I też chodzi mi o zmianę znaku przy terenie rewitalizowanym, jak wjeżdżamy tu od ulicy Cichej jest parking, który w mojej ocenie już jest wykonany i ta część wydzielona parkingu mogłaby być udostępniona dla klientów sklepów, które się znajdują na kwadracie tak zwanym, żeby po prostu zdjąć ten znak i albo przesunąć, żeby tam można było na tym parkingu, żeby klienci mogli korzystać z tego parkingu już teraz. Wystarczy przesunąć ten znak o te 30 metrów i mamy 20 miejsc parkingowych, że tak powiem, dla klientów, a dla naszych przedsiębiorców to będzie bardzo duży plus, bo naprawdę, jeżeli ktoś przyjedzie, zostawi samochód i dostanie jakiś mandat, to on już drugi raz nie przyjedzie do tych sklepów. I jeszcze tutaj odnośnie ulicy nad Łyną. Mam małe dzieci i wiem, że tam jest ta górka bardzo oblegana w okresie zimowym i zjeżdżając z górki te dzieci na sankach czy tam na jakichś innych urządzeniach mogą wjeżdżać pod samochody i pytam się, czy zaparkowane. Oczywiście teraz jest przebudowa, ale jeżeli dajmy na to na boisku przy ulicy nad Łyną powstanie parking, a sypnie śniegiem, no dzieci się nie powstrzyma, będą chciały zjeżdżać i będą mogły, nie wiem, albo żebyśmy zadbali o ich bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo tych pojazdów zaparkowanych. I tak samo jak powstanie tam parking, żeby jakąś barierkę też postawić, nie wiem, czy usypać z czegoś, żeby było bezpiecznie. To dziękuję, to są moje trzy pytania. Może odpowiem już na to, czy dobrze? To proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, dla Pana Radnego Puszko,
Termin otwarcia bazaru 6 czy 9 marca. To jest oficjalne otwarcie bazaru uroczyste. Mam nadzieję, że z udziałem marszałka, osób zajmujących się PROW-em, czyli obszarami wiadomo jakimi. Parking, mógłbym zapytać, a gdzie teraz jest parking? Więc jako takiego nie było. Jest to dostępne, ogólnodostępne miejsce. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, że formalnie będzie tam parking po tym bazarze, bo nie będzie. My utwardzimy miejsce po byłym bazarze i domyślcie się Państwo, do czego to będzie można wykorzystać. No tak powiem. Póki co nie mamy pieniędzy na budowę. Monitoring, a docelowo tak, tam jest planowany docelowo parking w miejscu bazaru obecnego, czyli tego co widać. Monitoring instalacji fotowoltaicznych. Które obiekty, czy ktoś jest w stanie wymienić dokładnie? Ja wiem, że 7 czy 8. To prosiłbym pana kierownika, aby wymienił. Ubezpieczenie raczej jest, bo my mamy wszystko chyba ubezpieczone, tak? No to zaraz usłyszymy. To prosiłbym, jak można. Dzień dobry, panie przewodniczący. W uzupełnieniu wypowiedzi pana burmistrza, to te obiekty, na których są zainstalowane instalacje fotowoltaiczne, to są przedszkole publiczne numer 9, przedszkole publiczne numer 2, szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 4, przedszkole publiczne numer 6 i na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dwie instalacje, na garażu i na obiekcie biurowca. I czy są ubezpieczone? Jak są całe obiekty ubezpieczane, to z automatu wszystkie instalacje są ubezpieczane, ale dla dokładności i precyzji, żeby panu odpowiedzieć radnemu, to sprawdzimy to. Dziękuję. Hala sportowa, termin nie jest zagrożony. Powiem tak, a wręcz jest bardzo przyspieszone, prace są bardzo przyspieszone. Ja tam miałem okazję mieć przyjemność być na obiekcie wewnątrz, nie tylko na zewnątrz, gdzie widać bardzo wielu pracowników, którzy docieplają już tak naprawdę elewację hali sportowej. Wewnątrz, w tak zwanych sanitariatach, miejscach na szatnie jest podłączona tak naprawdę wszelaka instalacja łącznie z prądową. Zaczęliśmy wybierać już kolor kafelek, więc tam to leci na bieżąco. Obiekt jest wewnętrznie ogrzewany z nawiewem, więc wilgoć jest wypędzana też na bieżąco. Co prawda wilgotność jest duża na zewnątrz, więc sprawia to pewne problemy, ale myślę, że do wiosny wczesnej to powinno być zakończone. Odbiory są planowane do końca czerwca, jak Państwo wiedzą. Ja deklarację złożyłem, więc liczę, że będzie odebrana do końca czerwca. Pani Ania Binięda, gazony. Czy tylko na placu? Tak, ponieważ są z projektu, będą tylko na placu. Na razie nie powiedziane, że nie byłoby dobre, aby tych gazonów, jeżeli one się sprawdzą i będą naprawdę robiły ten efekt, którego oczekujemy, żeby umieszczać też w innych częściach miasta. Tu akurat się udało ładnie, bo mamy tu fajnie z instalacją nawadniającą, tak? Czyli tu trzeba doprowadzić, więc jeżeli byśmy chcieli gdzieś tak profesjonalne gazony stawiać, to będzie się to łączyło z ryciem, że tak powiem trochę. To pewnie pewne ryzyko. Ale jeżeli one się sprawdzą i mieszkańcy stwierdzą, że fajnie, cieszymy się, że warto gdzieś je umieszczać, że warto jeszcze, aby one zdobiły inne części miasta, dlaczego nie? Jest to jak najbardziej myśl otwarta. No chyba, że to była myśl, że są brzydkie, to wtedy no będziemy wiedzieć już na bieżąco. Aha, za dużo. One będą umieszczone po dwóch stronach, w tym momencie, tak jak tak samo te donice, one nie są z jednej strony, będą po dwóch stronach. W tym momencie ze względu na dojazd do terenu budowy te donice były umieszczone z jednej strony. Mówię, jeszcze będziemy mieli trochę drzew. Tam będzie i gęsto, i pięknie. No, ostatnio słyszałem narzekanie, że będzie zbyt pusto, więc teraz jak będzie gęsto, to... One na pewno nie będą tylko wyłącznie, a może dodam panie burmistrzu, wyłącznie tylko konstrukcjami, bo o tym dyskutowaliśmy, tylko one będą w jakiś bardzo ciekawy, inteligentny sposób, estetyczny, obsadzone roślinnością. Pan burmistrz to mówił, dlatego też proszę poczekać na ten efekt. Wydział inwestycyjny, jeżeli chodzi o Bibliotekę Miejską. Bibliotekę Miejską zajmuje się tak naprawdę i pan dyrektor. Czy jest pan dyrektor instytucji kultury? No nie widzę dzisiaj.
na budowie. Jedyne, co mogę powiedzieć, zadaszono, bo tu był etap braku zadaszenia. Udało się przy tych warunkach pogody zadaszyć, czyli cieszymy się. Było ryzyko, że to byłby przez jakiś czas otwarte i trochę niebezpiecznie. Udało się. Wiem, prowadzi inwestycje, z tego co wiem, to pan Podolak. Kto zajmuje się w tym momencie nadzorem, nie odpowiem pani, no bo nie wiem tak dokładnie. Musiałbym pana dyrektora zapytać. Jeżeli jest to takie istotne, to bym prosił ewentualnie, jak ktoś może zadzwonić, ja w tym czasie odpowiemy. Ja, jak będę odpowiadał na pozostałe pytanie, to pan dyrektora się dowiem, kto zajmuje się nadzorem bezpośrednio. Pan radny Kapuściński, ulica Gratyfikacja, dobrze. Jestem w trakcie ustalania planowych podwyżek. Zwrócę uwagę, na ile oczywiście mi możliwości pozwolą, aby tutaj troszeczkę jakby bardziej pochylić się nad tymi osobami. Dziękuję za tą uwagę. Jest ona jak najbardziej słuszna. Wydział pracuje bardzo sprawnie, też i pani pełnomocnik. Też uprzedzam pracowników, że wypłaty niestety podwyższone będą od lutego z wyrównaniem za styczeń. Sezon urlopowy i zaległe urlopy, na które wysyłam, a chcę, aby pracownicy do końca marca wykorzystali większość zaległych urlopów. Wiem, że prawo wymaga do września, ale ja wiem, że kumulacja mi niczego nie daje, a później w ciągu roku są niespodzianki i brakuje pracowników, więc staram się teraz wysyłać pracowników na urlopy zaległe za poprzedni rok, więc i też i pani kierownik wykorzystała, więc można powiedzieć główna kadrowa odeszła na czas urlopowy, więc ten moment wynagrodzeń będzie lekko opóźniony z wyrównaniem od stycznia, czyli one i tak należą się od stycznia zgodnie z tym, co państwo też jako radni przyjęli w budżecie. Oznakowanie inwestycji ulicy nad Łyną. Jest to co prawda wyznaczone na część placu budowy, ale planujemy na ten okres też ten znak zmienić i będzie zgoda i będzie możliwość parkowania w tym miejscu, gdzie jest to, jak to pan świetnie zauważył, niestety parkowanie obecnie nielegalne. Straż Miejska nie stara się tam ganiać. Mam nadzieję, że policja, i tu proszę, aby policja też jakby niekoniecznie starała się tam specjalnie przyjeżdżać, bo my jesteśmy w trakcie zmiany tego oznakowania i będzie ten moment, w którym no, mieszkańcy będą mogli korzystać z tego w czysty sposób. No dodatkowo będzie, jak mówię, boisko, więc cieszyłbym się, aby można było i tu, i tu. Jeżeli chodzi o sprawy zabezpieczenia, zobaczymy, na ile będzie potrzeba tego zabezpieczenia. Na razie po trawie nie zjeżdżają. Jak będą zjeżdżać po trawie, jak będzie śnieg, liczę, że nie będzie i trochę wątpię, żeby był. Więc o, właśnie, a tam nie będziemy niczego zabezpieczać. No. Ale rozumiem, słuszna uwaga, jeżeli do tego dojdzie, że będą sytuacje, że trzeba będzie zabezpieczać, to będziemy myśleli w jaki sposób. A co, pan sekretarz chciałby coś dopowiedzieć, proszę. Panie burmistrzu, szanowna rado, chciałem tylko uzupełnić, że na bibliotece inspektorem nadzoru jest pan Adam Nadolny, a zostało wymienione 85% wierzby dachowej z biblioteki. Miałby 30%, jest 85% i w tej chwili biblioteka jest całkowicie zadaszona. Tylko tyle, dziękuję. Czyli mamy na bieżąco tą informację. Patrzę, czy coś tu jeszcze mieliśmy. Na plac Konstytucji. Powiem tak. I tak został zrobiony ukłon, bo placem budowy również jest ulica Bema. Zrobiony ukłon w stronę mieszkańców, ale można było parkować na ulicy Bema. Chcielibyśmy już do końca ułożenia przynajmniej tej części placu, jakby zachować, że placem budowy jest również parking przy ulicy, przy placu Konstytucji 3 Maja. Powiem wprost, jeżeli otworzymy ten parking, ja jestem w 100% pewien, że rozpocznie się duże krążenie wokół placu. W tym momencie jest to niebezpieczne, nie chcielibyśmy, żeby do tego doszło. W momencie, w którym ja będę rozmawiał na najbliższej Rady Budowy z wykonawcą. Jeżeli wykonawca powie, że tak, że możemy udostępniać, co prawda tu jest częściowy odbiór, miejcie państwo świadomość, że rzadko który wykonawca wyraża zgodę na oddanie placu. Gdzieś próbujemy zawsze tam oczywiście negocjować bez ostatecznego odbioru, bo bierze na siebie ryzyko,
no, pewnego uszkodzenia w trakcie jeszcze budowy, czy my sprawdzamy później i może mu się trafić szybka reklamacja jeszcze na no, niedokończonym placu budowy. Więc proszę mieć to świadomość, że będę oczywiście pytał, jeżeli wykonawca zgodzi się, bo jest to jego plac budowy, nie jest to, będzie to mój plac budowy, wykonawca zgodzi się, a jest szansa, kiedy mówię, to jest do końca stycznia, powinien wyłożyć już ten plac tą kostką, to wtedy od lutego jest jakaś szansa na udostępnienie tej części. Co do, bo było pytanie też, czy będzie można parkować, bo właśnie umknęło mi tu parkować. To pan radny Puszkow z tego, co pamiętam, pytał, parkować wokół placu. Będzie można przy krawędzi z kostki bliżej placu, nie przy chodniku. Będzie można, z tym, że to będzie parkowanie 15-20 minutowe, czyli zrobienie podstawowego zakupu i przemieszczenie się. Nie będzie tam stałego parkowania, nie będzie tam parkowania, bo wiem, kto by tam parkował. Nie mówię, że sami przedsiębiorcy, choć też takie mieliśmy, widzieliśmy zresztą, kto parkował, ale mieszkańcy sami by zablokowali te miejsca, gdyby były stałe, więc nie byłoby szans nawet zrobienia tych zakupów. Miejsc parkingowych tak naprawdę ilość w stosunku do tego, co była, nam się zwiększyła, tylko się przesunęła, bo jest pod Bartisem, jest na ulicy Bema. Tych miejsc parkingowych nie było. Czyli to, co mieliśmy wokół, przeliczając, mamy tą samą liczbę miejsc parkingowych, które były wokół placu zgromadzone, można powiedzieć, na ulicy Bema i na bezpośrednio przy hotelu Bartis w tamtej części. Ale mówię, na czas zakupów, na czas rozładunku oczywiście, zaopatrzenia jak najbardziej będzie można tam na chwilę zaparkować, no ale dłuższy postój nie jest przewidziany. To jest 15-20 minut maksymalnie i będzie to dość restrykcyjnie sprawdzane na samym początku. Chciałbym jeszcze nawiązać do pytania, które wcześniej zadałem odnośnie tego parkingu przy bazarze. Czy był w ogóle sporządzony jakiś kosztorys budowy tego parkingu, bo pan burmistrz odpowiedział mi na pytanie, że są to olbrzymie koszty. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy taką kalkulację właśnie przygotowaliście. No bo parking, no, nie ma co tutaj ukrywać, tak? No jest, można powiedzieć, bardzo potrzebny, tak? Zwłaszcza tam, gdzie jest prowadzony handel. Jeżeli potencjalni klienci nie będą mogli podjechać samochodem, no to nie będą przyjeżdżać na ten bazar i ten bazar po prostu będzie świecił pustkami. Dostęp jest obecny. Jaki jest, dobrze. Natomiast koszt, ja znam kosztorys innego miejsca, zbliżonego wielkością do tego, to jest w okolicach 300-400 tysięcy złotych. Nie mogę podać dokładnych kwot, nie są, to są wyliczenia przypuszczalne. Nie podaję w tym momencie informacji o koszcie separatorów, podaję o samej nawierzchni z utwardzeniem, z wymianą gruntu, bo tam też jest diametralna, duża wymiana gruntu, tak jak państwo wiedzą. Wszędzie tam jest sporo wymiana gruntu. Wiecie państwo, ile kosztowała nas wymiana gruntu bezpośrednio pod terenem targowiska. Musieliśmy zwiększyć te kwoty i to tak naprawdę zżera nam dużą część. Musielibyśmy zrobić na tym też części, bo nie były robione bezpośrednio tam badania, tak, geologiczne. Czyli tutaj musielibyśmy też wykonać badania geologiczne i wówczas podałbym pełną kwotę, no ale nie do wiadomości ogólnej, bo przecież byłaby to procedura przetargowa, tylko prawdopodobnie panu bym powiedział, gdyby pan przyszedł zapytać, tak po prostu. Proszę bardzo, panie przewodniczący, Katarzyna Mesak. Panowie burmistrzowie, panowie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałam zapytać tutaj pana burmistrza, jak już jesteśmy w temacie bazaru miejskiego. Pan burmistrz wspomniał o terminie 6-9 marca jako termin oddania tego bazaru. Do kiedy ci wszyscy sprzedający, handlujący, mówię o starym bazarze, powinni zabrać tą infrastrukturę? Czy ta infrastruktura będzie konieczna do zwinięcia, do zabrania właśnie przez potencjalnych handlujących? Czy miasto tutaj w tym temacie pomoże, wesprze? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to będzie pewnie do pani dyrektor Stefanii. Odnośnie kwalifikacji zaopatrzenia 800 osób w żywność, czy to tej kwalifikacji dokonywano według klucza dochodowego? Bo tutaj też mowa jest o dzieciaczkach, chyba setce dzieci do udziału w choince noworocznej, w tym punkcie czwartym. To drugie pytanie i trzecie pytanie. Z jakimi firmami zawarto umowy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami? Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Ewa Pisarska chciała zabrać głos. Proszę.
Ja mam pytanie odnośnie rewitalizacji Starego Miasta. Tam pytanie od mieszkańców, tych, którzy posiadają dzieci, którzy mają dzieci. I w centrum jest planowana, jest już w zasadzie fontanna i czy istnieje możliwość, bo nie pamiętam, żeby było w planach, żeby to w jakiś sposób tak oddzielić, żeby te dzieciaczki, które będą gdzieś tam w przyszłości biegały wokół tej fontanny, żeby nie wybiegały jednak na ulicę. Nie wiem, czy ktoś mi udzieli. Dobrze. Pan radny Witold Dalski, a później pan radny Szarzyński. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu. Na sesji budżetowej ostatniej była gorąca dyskusja na temat, w trosce o budżet, na temat dofinansowania, uzyskania ewentualnie pieniędzy jeszcze dodatkowych na budowę mostu. Już na stole niektórzy widzieli grube miliony i w czasie mojej wypowiedzi padł temat, że w tej sprawie pojechał pan burmistrz dzisiaj, dlatego go nie ma. Ja bym prosił, żeby pan burmistrz przybliżył nam, w jakiej sprawie pan jeździł, co pan załatwił w sprawie mostu, no bo takie słowa padły z ust radnego i bardzo proszę o informację, to jest raz. Rozumiem, że jeśli chodzi o informacje odnośnie działalności Bartoszewskiego Domu Kultury, to chyba będzie standard, że nie będzie takiej informacji, a wiem, że zacne imprezy tam się odbywają. Ostatnio koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bardzo zacna impreza słowno-muzyczna, troszkę teatralna. Warto było o tym powiedzieć, żeby mieszkańcom też się pochwalić, żeby mieszkańcy też interesowali się takimi imprezami i żeby na takich imprezach bywali. I jeszcze jeden temat, trzeci. Zgłaszają się do mnie mieszkańcy z grupy 60+, bo lubią chodzić na kijkach naokoło Jeziorka Mleczarskiego, a tam są tak zdewastowane po prostu te ścieżki, że nie da się tam chodzić. Dobrze było, żeby udostępnić tym starszym ludziom, żeby mogli to rekreacyjnie się realizować. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo prosił tylko odróżnić dyskusję. Teraz rozmawiamy na temat informacji burmistrza. To, co pan radny mówi, no to pytania do spraw różnych by się kwalifikowały. Jak pan burmistrz będzie w stanie odpowiedzieć, to oczywiście to uczyni, jeśli nie, to w sprawach różnych. Tak. Dobrze. Ktoś jeszcze z państwa chciałby, pan Sarzyński, a później... Może jeszcze pan Sarzyński, pani Machniewska i wtedy może blokiem. Proszę bardzo, panie Sarzyński. Odnośnie monitoringu na bazarze, czy tam będzie jakaś opieka po godzinie 16, czy ewentualnie przewidujemy zamontowanie monitoringu, żeby nawet tam nie odbywały się różnego rodzaju ekscesy w tym miejscu, no i ten bazar nie był dewastowany. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Panie burmistrzu, taka prośba, żeby również w informacji umieszczać między innymi takie dodatkowe, ważne dla nas informacje, a mianowicie dotyczące chociażby rozpoczętych inwestycji, czy też rozpoczętych projektów. Mam na myśli kładkę na działkach. Nie wiem, na jakim etapie to jest. Nie wiem, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z kładką na działkach. A także, czy są jakieś prace, może jakiś harmonogram prac poznamy związane z remontami dróg i chodników, a dokładnie na starych działkach. Chodzi mi o ulicę od strony stadionu. To jest katastrofa, co tam się dzieje. Mieszkańcy, no ja wiem, że nie tylko tam, ale no tam jest tragicznie.
Naprawdę, jest tragicznie i bardzo bym prosiła również, aby pan się odniósł, nie wiem, do prac, na jakim etapie są, czy państwo przewidujecie w tym roku, a jeżeli nie, to kiedy remont dróg i chodników, chociażby na starych działkach, bo naprawdę te drogi spośród innych dróg na działkach to chyba są najgorsze, spośród najgorszych. Ja mam do pana Pająka pytanie. Pan pracował w Zarządzie Dróg, proszę mi podpowiedzieć, ja powinnam do Zarządu Dróg Wojewódzkich się zgłosić w sprawie likwidacji znaku stop, tej parodii właściwie przed torami, bo nie wiem po co ten znak, to nie ma możliwości. No, chyba żartujesz, pociągi. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie? I ja bardzo prosiłem właśnie, proszę o spokój, proszę Państwa. Ja bardzo prosiłem, żeby się odnosić do informacji burmistrza. No znów te pytania, które są, to są, się kwalifikują do spraw różnych. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli komu coś się przypomni, to proszę sobie zanotować i sprawach różnych zapytać, odpowiem już na ten. Oczywiście. To wszystkie pytania, jeśli chodzi o informacje, bardzo proszę Panie Burmistrzu. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję za pytania. Opieka nad zwierzętami. Z kim podpisaliśmy, proszę o informację. Dobrze, natomiast chce pan coś powiedzieć? Proszę. Przepraszam panie burmistrzu, ale uchwała będzie procedowana na następnej sesji, bo teraz są konsultacje odnośnie uchwały i tak samo jak w poprzednim roku umowa będzie z panem Kowalczykiem na temat bezdomnych zwierząt domowych, a zwierzęta gospodarskie będą przechowane w galinach. Także tyle. A te cztery umowy, tutaj wspomniane właśnie, że cztery umowy zawarto, znaczy z czteroma firmami? Pan kierownik. Prosimy pana kierownika. Potrzebnie jakaś się rozlekamy. W uzupełnieniu, na sterylizację kotek, kotów oraz usypianie ślepych, tam no powiedzmy miotów, kotków, to będzie zawarta umowa z firmą Gabinet Weterynaryjny Animals. Ze schroniskiem dla zwierząt Mój Dom Baginice Małe na przechowanie zwierząt. Na odłowienie zwierząt z terenu miasta pan firma Stanisław Kowalczyk. Na transport, odławianie i przechowanie zwierząt gospodarskich pałac i folwark w Galinach. Czyli są to te cztery umowy. Dziękuję serdecznie. Odnośnie handlu w mieście i zakończenia pracy obecnego bazaru, jak pani przewodnicząca by się bardziej wczytała w uchwałę, to by zobaczyła, że uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku. I to jest data graniczna, w której, jeżeli państwo przyjmą oczywiście tę uchwałę dzisiaj, to tak jak mówię, taka jest planowana w projekcie, jest to data graniczna przejścia z obecnego ala targowiska na te formalne już miejsce do targowania i w tym samym czasie też przestanie istnieć właściwie już fikcyjny bazar na ulicy Prusa. To mamy w uchwałach i to jest jakby ta graniczna data. Tu dopowiadając, bo tu pytanie padło, czy będzie monitoring. Ja nie będę dokładał więcej do tego miejsca, czyli każdy, kto chce handlować, są ustalone stawki, moim zdaniem bardzo preferencyjne, jeżeli państwo się zgodzą na te kwoty, które są wpisane. Czyli na te stawki preferencyjne można dostać się, określić długość umowy. Będzie oczywiście państwo przyjmą też regulamin. Najważniejsza jest długość umowy. Kto bierze dłuższą umowę jest w tak zwanym pierwszym koszyku, kto bierze krótszą w następnym, czyli forma zgłaszania się też jest istotna, na jaki okres kto chce podpisać umowę. To jest ważne. Odnośnie monitoringu, teraz tak przejdę do jednego z pytań. Monitoring obecnie nie jest przewidywany, natomiast przewidziane jest pełne ogrodzenie z furtkami, z wjazdami dla tego punktu, więc myślę, że no, to będzie punkt doświetlony. Przeskakiwanie przez płot raczej nie będzie za bardzo możliwe, to mówię wprost, bo to nie będzie takie bezpieczne. Czyli mamy ogrodzenie. Docelowo, jeżeli się okaże, że trzeba będzie, to jakieś może dwie kamerki, bo taki plan był wstępnie, w tak zwanych miejscach newralgicznych będą umieszczone. Ale w większości, no mówię, chcemy to ogrodzić. Proszę?
Przepraszam, panie burmistrzu, bo ja pytałam o usunięcie, o to... Tak, zadaszeń na starej właśnie, jeżeli chodzi o starą infrastrukturę na bazarze. Nie mówię o nowej w tym momencie, bo wiem, że to będzie płatności będziemy ustalać, będziemy się pochylać nad tą uchwałą, a ja mówię o tych starych blaszakach, które są. Mam nadzieję, że do 16 będzie wszystko. Przeniesienie i oczyszczenie. Dobrze. To jest taki plan. A to, co zostanie, bo to będzie jednak ten stary bazar przez małą chwilę będzie jednak straszył, tak? Bo to nie będzie. Szybko zostanie dosypany pewna forma gruzu utwardzenia. To tak jak mówiłem, i zostanie tam plac. To jest w tym momencie, wiecie państwo, że to jest fikcyjne targowisko, bo tam jest nauka jazdy. Z tym, że można było nawet pod tym płotem targować zgodnie z prawem, już nie będzie można, bo na terenie nowego targowiska jest możliwość handlu również żywym towarem. Tak powiem. No, mam nadzieję, że za często to nie będzie, ale jest możliwe. No. Że określenie żywy towar, no zwierzętami no, gospodarczymi, no, kurami, prosiaczkami, z tym, że to też będą sprawy sanepidowskie. Za każdym razem, kto wjedzie, będzie musiał nam przedstawić pewne badania. Czyli to nie będzie takie łatwe, że ktoś wjedzie sobie po prostu z ulicy i zacznie handlować chomikami, no, czy ptakami. To wszystko musi być dookreślone. No, wiem, że to tak może niektórych rozbawiać. Sprawozdania dotyczące instytucji kultury nie jest to w moim zakresie, mimo całej sympatii i tego, że wiem, że pan burmistrz nieopatrznie zadeklarował. Panie burmistrzu, proszę przeprosić, że deklaracja nie była niekoniecznie potrzebna. Ja jak pana burmistrza złapałem po sesji, to powiedziałem, że nie wolno tak deklarować. Instytucje kultury są niezależne. Jeżeli państwo włączą w pracę rady, czy w pracę spotkania z radnymi, czyli w sesję rady i sprawozdania co miesięczne, czy co dwumiesięczne z instytucji kultury, to proszę to w jakiś sposób usankcjonować. Pan przewodniczący ma prawo wpisać w porządek obrad, jeżeli państwo się zdecydują, również sprawozdania z instytucji kultury. Z tym, że to nie ja będę te sprawozdania przedstawiał, tylko poszczególni dyrektorzy. To są niezależne instytucje kultury, więc trudno włączać to w pracę Urzędu Miasta Bartoszyce. Tu od razu uprzedzam, ZUK jest specyficzny i ZUK jest podlegający bezpośrednio pod urząd, dlatego jest tutaj z nami, tak, wpisany, czyli Zakład Usług Komunalnych. Tak jest, jednostką budżetową, więc... No tak jak i spółki nie są, wiadomo, więc też trudno, że sprawozdania dawał instytucji kultury. Ale rozumiem i mówię przepraszam za zaistniałą informację, której pan burmistrz nieopatrznie powiedział, że to będzie. Nie jest, ja powiem tak, ja nie chcę tego robić, to była taka prośba już wcześniej, no bo się zacznę rozwlekać. A jeżeli będzie chęć, no myślę, że w porządek obrad, jeżeli dojdziecie państwo do konsensusu, można włączyć instytucje kultury, przedstawią informacje ze swoich działań w okresie międzysesyjnym czy w jakimś tam kwartale. To nie jest żaden problem, choć sprawozdanie roczne też państwa jest, dla państwa jest do dyspozycji. Ja wiem, że chciałby pan po prostu popromować pewne rzeczy. Jest to oczywiście czyste, ale ja osobiście nie za bardzo mam jak to włączyć bezpośrednio w informację burmistrza z pracy Urzędu Miasta i tutaj. Zaraz patrzę. Wydzielenie fontanny. Nie planujemy wydzielenia jakiegoś placu dla zabaw na terenie rewitalizacji, bo tak to trzeba było określać. Jest... Proszę? Nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć. Nie widziałem takiej fontanny w ten sposób zabezpieczonych. No ja nie wiem, czy gdzieś ktoś na starówkach widział, aby one były dodatkowo. One będą zabezpieczone inną rzeczą, kulkami, że tak powiem, kamiennymi przed tym, ale to przed czym innym. Nie przed dziećmi, przed samochodami, nie daj Boże, które gdzieś będą próbowały cofać i nie daj Boże wiadą na plac, żeby po prostu bezpośrednio na płytę fontanny nie wjechały. Natomiast nie będzie zabezpieczenia jakiego takiego jeszcze dalszego od, no proszę, no ławki są po dwóch stronach planowane, więc jak najbardziej ławki będą. Czyli powiem tak, no opieka nad dzieckiem, no to jakby należy do rodzica, no mi ciężko, czy wychowawcy, jeżeli to będzie jakaś grupa zorganizowana. Wiem jedno, obok mamy zdroje, ja jestem pewien, że dzieci będą przychodzić razem z rodzicami, z ręcznikami, czyli będzie dość ciekawie. Można się będzie opłukać w zdroju. Zdroje są czystsze. Ta woda, wiadomo, że jest w obiegu, to też informuję, żeby nie daj Boże, kto zacznie biegać po tej fontanie, to za bardzo tej wody nie łykał. Ona jest z odpowiednią ilością chemii. Bezpieczna oczywiście dla skóry i dla twarzy, natomiast niekoniecznie do spożycia. Żeby też taka świadomość była, bo często dzieci biegają, łykają tą wodę, więc tutaj nie zapewnia ma 100% bezpieczeństwa, że nie będzie później rozstroju żołądka. Natomiast proszę. W zasadzie pytanie,
chciałbym zadać, przepraszam, że tyle pytań zadaję, odnośnie ruchu. Dawno się nie widzieliśmy, rozumiem. Właśnie odnośnie ruchu samochodów, czy tam samochody osobowe będą mogły wjeżdżać na kwadrat? Bezpośrednio. Tak jak było dotychczas, bo nie wiem, starsi mieszkańcy zapewne pamiętają, jak tam młodzi ludzie urządzali sobie x lat temu wyścigi samochodowe. No jeżeli jest kawałeczek parkingu, to rozumiem, że w kółko można jeździć, tak? Tak, tak było, akurat pamiętam te czasy. Powiem tak, zabronione będzie, to już było określane w trakcie projektowania, zabronione będzie wjeżdżanie na pewno motocyklami. Mówię wprost, czyli dyskryminuję motocykle, bardzo mi przykro, ale mówiłem o tym, to wie o tym i pan radny Lipiejko, bo ja dostałem informacji, przede wszystkim chodziło o huk motorów, no jednak jest to głośniejszy pojazd, samochód się przemieszcza ciszej. Ostatnio miałem wizyty mieszkańców już myślących o tym, że będą tam spokojnie wypijać kawę, herbatę i nie chcą spalin, ja mówię, no aż tak to nie mogę ograniczyć handlu, natomiast no, zabronimy, że tak powiem, przede wszystkim pod względem głośności. No, zaraz będzie mi tutaj sztorcował. Znajdę przepis, żeby zabronić. Przykre, ale prawdziwe. Bo w innych miastach jest tak, że tam, jeżeli jest na przykład centrum miasta, tak jak w Olsztynie, czy też Lidzbarku Warmińskim, to nie można wjeżdżać samochodami. Ale no to zdecydujmy się, czy możemy tam parkować, bo jedni pytają o parkowanie. Jakiś parking i po prostu... Ale jak? No parking to jest wjechać trzeba, tak? No ale można wjechać, prawda? Można sobie zaparkować na przykład na ulicy Turkowskiego, bo jest duży parking. Ale ja się zgodzę z panem, natomiast przed chwilą było pytanie, czy będzie możliwość zatrzymania się. Tylko mogliby wjeżdżać na przykład, mogłyby wjeżdżać samochody dostawcze przedsiębiorców, tak? Żeby, bo muszą wjeżdżać. Mamy rozbieżność. Państwo widzicie, tak jak mieszkańcy pytają, tak samo państwo mają różną wolę na temat tego, czy można, czy nie można, czy warto, czy nie warto. Powiem tak, wszystko okaże się w życiu. Będziemy widzieli, jak to będzie funkcjonować, na ile to będzie sprawne, na ile to będzie uciążliwe. Myślę, że to nam pozwoli zweryfikować również temat motocykli, ale to mówię, na razie był taki, a nie inny plan. Zobaczymy, jak to pójdzie. No zobaczymy, jak to w życiu będzie. No, ja rozumiem, że jest wiele pomysłów. Każdy chciałby, żeby to było piękne, dostępne, z drugiej strony, żeby było też miejsce, gdzie się można uspokoić, wyciszyć, choć myślę, że fontanna za bardzo nie pozwoli się niektórym wyciszyć, bo szum jest dość konkretny. To jest jednak opadająca woda, a woda tryskająca na 5 metrów w górę, więc ten dźwięk będzie dość konkretny. Kto był na próbie, to wie. Kto widział w film, to oczywiście nie czuje się tego dźwięku. No ale takie są uroki i plusy, minusy starówek. Powiem tak, w godzinach na pewno wieczornych i nocnych ten wjazd po zamknięciu sklepów, poza dojazdem do apteki będzie ograniczony. To jest jakby pewne, bo to było i do tej pory nie zawsze sankcjonowane, ale było to wpisane, tak? I był zakaz jazdy po odpowiedniej godzinie po placu. A że będzie on otwarty, jeżeli pojawią się tam ogródki gastronomiczne do późnych godzin wieczornych, to też się spodziewajmy, że tam będzie, że tak powiem, zmożony ruch pieszy, a nie samochodowy. No tak najprościej powiem. Na pewno tutaj powiem teraz odpowiem pani radnej Machniewskiej. Jeżeli coś umknęło mi z pytań, to później proszę mi prosić o uzupełnienie. Pani Machniewska, rozpoczęcie projekt inwestycji. Wszystkie projekty i wszystkie w tym momencie sprawy związane z inwestycjami były umieszczone w budżecie miasta. Nie pamiętam, abyśmy mieli wpisaną układkę, więc ciężko, żebym ją w tym momencie powiedział, że realizujemy, jeżeli nie mamy jej w budżecie. Czyli nie jest przewidziana na ten rok, przynajmniej na ten moment. Wszystko jest możliwe w zmianie budżetu, jeżeli dojdzie do możliwości finansowania, więc nie jest przewidziana w tym roku w budżecie miasta. Jeżeli chodzi o remonty chodników bieżące, państwo raport tu składali, czy... W lutym będziemy mieli raport, będziemy wiedzieli, jaka jest kolejność, też tutaj przez komisję chyba wspólną, taką doraźną radnych, łącznie z pracownikami Urzędu Miasta. Myślę, że jakiś tak zwany harmonogram tych remontów chodników będzie. Ja dopowiem tak troszeczkę, złożyliśmy przecież wnioski, dofinansowanie przebudowy remontów trzech ulic. Stasica, Chopina i Sosnowej, tak a propos. I wszystko wskazuje na to, że te pieniądze utrzymamy, czyli 60% dofinansowania, więc te ulice w dużym prawdopodobieństwie rozpoczną się od połowy roku ich budowa naprawa, więc te ulice na działkach będą miały szansę. Tak jak udało mi się Kochanowskiego pieniądze zdobyć, to tutaj na te dwie ulice już gdzieś jakaś poprawa, mam nadzieję, że będzie szła. Ja docelowo chciałbym wszędzie mieć remonty, no ale
No mamy taką, a nie inną pulę budżetową i staramy się remontować w każdej części gdzieś miasta coś po kawałku, aż dojdziemy do tak zwanego pozytywu, ale myślę, że jak skończymy ten pozytyw za kilkanaście lat, nie powiem, że ja, to następne, no powiem, te, które zostały zrobione, będą, że tak powiem, się też zużywały. No to jest niestety następuje, jak następuje. Technologicznie co prawda te chodniki są coraz lepsze, więc to jest ważne, że one są coraz mocniejsze, coraz odporniejsze na wiele warunków, więc mnie to cieszy. Natomiast no, zaległości i ilość ciągów pieszych w Bartoszycach jest bardzo duża. Poprawiamy, staramy się, na ile to jest możliwe. Też jest problem, powiem tak, materiał posiadamy, to jest ciekawe, materiał posiadamy dużo, a brakuje rąk do pracy, jak we wszystkich zawodach. Patrząc od wojska, po nauczycieli, bo też różnie bywa z niektórymi fizykami, chemikami, to jest, wiem, że to jest deficyt tego typu, czy matematyków, deficyt jest tego typu nauczycieli, czy nauczycieli zawodów w szkołach branżowych. Jest problem, też jak Państwo wiedzą, że obecnie ustawa przewiduje, aby można było przyjmować do szkół branżowych osoby bez wykształcenia pedagogicznego, więc idzie to w tą stronę, aby po prostu zbudować w ogóle możliwość kształcenia w różnych profesjach. Dobra, to taka dygresja. Jakie pytanie mi umknęło? Prosiłbym ewentualnie. Proszę. Ja prosiłem o informację z pańskiego wyjazdu w sprawie mostu, która padła na sesji. Myślę, że to było przekłamanie. Ja nie byłem w tym dniu, nie rozmawiałem na temat mostu. Rozmawiałem i dopinałem temat tych czterech miast pogranicza. Byłem w Węgorzewie, w Kęczynie i to było dla mnie istotne, bo musimy dopiąć uchwały, zaraz będą przyjęte przez wojewodę i rozpoczniemy procedurę już, że tak powiem, powoływania władz tego związku. I to były główna przyczyna mojego wyjazdu, dosyć istotna na ten czas, bo byłem w stanie jednego i drugiego burmistrza zastać w tym samym dniu. To są też czasami problemy, że bez sensu mi jechać i cały dzień marnować na wyjazd jeden, nie obrażając oczywiście burmistrzów i z Kęczyna czy z Węgorzewa, ale zrobić to w miarę spójnie i na ten sam temat porozmawiać. No to idzie w dobrą stronę, jak Państwo wiecie, że no ja też jutro wyjeżdżam do Olsztyna, dowiem się, czy uda nam się w tym tak zwanej grupie monitorującej RPO się dostać. Liczę na to, więc jak nie, to któryś przyjaciół, mam nadzieję, że ze związku się dostanie, więc czy tak będzie jakby bardzo dobry dostęp do tej grupy monitorującej. Ale to tak dygresja. To było przekłamanie. Nie byłem rozmawiać na temat finansowania mostu ze względu na to, że za bardzo nie ma o czym w tym momencie rozmawiać. Ważniejsze było to, że cała kwota, tak jak zakładaliśmy, została przyjęta do budżetu, tak, w odpowiedniej ilości sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. My w tym roku przeznaczamy 3 miliony i ani grosza więcej. To już ta rozmowa była. Państwo zresztą, taka deklaracja była w tamtym roku. Z tego się wywiążemy. Wiem, że powiat 2 miliony, więc w tym roku bezpośrednio z budżetów samorządowych trafi do wsparcia budowy tego mostu 5 milionów złotych. Jest to kwota dosyć duża. Ja nie powiedziałem, że wypłacę ją jednorazowo. Ja chcę zobaczyć, że tam się prace rozpoczęły i będę płacił zgodnie z zasadą efektywnej pracy. Jeżeli widzę, że jest możliwość wystawienia faktury, będę prosił o do nas informację. Też chcę umowę podpisać, która będzie nas wiązała w sposób uczciwy, a nie w sposób nieuczciwy, czy ewentualnie taki wypłacający do przodu, bo mi nie zależy na tym, żeby śpieszyć się z wypłacaniem transz. Będę chciał widzieć efekty pracy, wtedy będę wypłacał transze. Tak przynajmniej zamierzam podpisać umowę. Jeżeli dostanę inną do podpisania, nie podpiszę. Po prostu. Raczej powinni Państwo z województwa zwrócić uwagę, że mi nie zależy na tym, żeby kredytować przed. Ja lubię zapłacić za wykonaną pracę. Oni mają te pieniądze, będzie wtedy zwrot dotacyjny bezpośrednio do budżetu województwa za wykonaną pracę. Dziękuję. Dziękuję jeszcze. Pani przewodnicząca prosiła panią dyrektor MOPS-u, jeśli można. Przepraszam, panie Całysz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Te tematy, które pani poruszyła, to są jak gdyby dwa odrębne tematy, ponieważ choinka noworoczna jest organizowana przez zarząd rejonowy PKPS-u od wielu, wielu lat. Jest taką naszą wspólną tradycją. PKPS sam zabezpiecza drobne paczki świąteczne, organizuje zabawę noworoczną. Do naszych zadań należy zweryfikowanie jak gdyby i przygotowanie listy uczestników. Robimy to w porozumieniu z rodzicami, z rodzin, które znajdują się w kręgu naszego zainteresowania.
I ilość dzieci określa również Zarząd Rejonowy PKPS. Jeżeli chodzi o drugi temat, dotyczy on zaopatrzenia w ramach środków unijnych, w ramach programu FEAD. Jest, te 800 osób jest to grupa stała już od kilku lat, co najmniej 4-5. Wcześniej zaopatrywaliśmy większą ilość. Wtedy współpracowaliśmy jeszcze z Bankiem Żywności w Olsztynie i transporty przyjeżdżały do Bartoszyc. W tej chwili odpowiada za transport, za dostarczenie żywności tutaj na teren naszego miasta Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach. Oni się zajmują jak gdyby bezpośrednio zaprowiantowaniem. Ośrodek z kolei przygotowaniem list do zaopatrzenia, czyli to jest te 800 osób, o których tutaj wspominamy. Są to również osoby z kręgu naszego zainteresowania, kwalifikujące się do warunków programu. Dodatkowo jeszcze oprócz tych 800 osób, ośrodek weryfikuje również listy przedłożone przez nasze bartoszyckie parafie. W skali roku jest różnie w granicach 250-300 osób, które dodatkowo tamtymi kanałami otrzymują również żywność z programu FEAD. No właśnie, ja chciałam zapytać, czy to chodzi... Kryterium dochodowe w przypadku programu tego unijnego zaopatrzenia w żywność to jest 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Czyli w przypadku rodzin to jest w granicach 1100 zł netto na osobę, w przypadku osób samotnych 1402 zł dokładnie. Dobrze, dziękujemy. Rozumiem, jeszcze pan radny Lipiejko, proszę. Oczywiście muszę dla pana burmistrza tutaj odpowiedzieć i zapytać, czy ja dobrze zrozumiałem, że planuje pan zakaz wjazdu motocykli na nasz kwadrat? Jeżeli po 22, rozumiem to, tak jak wszyscy, ale jeżeli nie, no to jest jakiś absurd. Wręcz przeciwnie, jeżdżąc po świecie, po Polsce i po wszystkich takich miejscach tego typu, nie ma takiego zakazu. Ja nie widziałem, jeżeli ktoś potrafi mi pokazać, gdzie jest zakaz wjazdu motocykli w takie miejsca, to chętnie zobaczę. Nawet wręcz przeciwnie, motocykle wjeżdżają na takich nawet preferencyjnych możliwościach, gdzie samochody nie mogą wjechać, a nie jest także odwrotnie. Ja myślę tak, jeżeli motocykle przekraczają jakieś przepisy, to ich się karze. Jeżeli przekraczają samochody jakieś przepisy, to tak samo jej się karze. Nie będziemy tutaj rozgraniczać, że motocykle z reguły od razu są skazane na to, że będą łamały przepisy, będą się głośno zachowywały. Ja uważam, że to jest całkowicie jakoś nierozsądnie. Jak pan to myśli, bo tak chyba nie zrozumiałem tego. W trakcie projektowania takie pytania padały też tutaj i informacja była przekazana, że będzie zakaz jazdy motocykli po tym terenie, więc ja przekazuję to, co było. A to, co państwo uchwalicie, jak będzie wyglądać zakres tych zakazów, to jest kwestia oczywiście w dużej części rady. Dobrze, rozumiem, że wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o pytania do informacji burmistrza, tak? I, proszę państwa, nie przejdziemy do rozpatrywania uchwał. Proponuję 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady po przerwie. Chciałbym poinformować państwa, że pani radna Ania Binienda prosiła mnie, bardzo pilną sprawę miała. Musiała wyjść, opuścić na chwilę, ale za jakieś 20 minut powinna wrócić na obrady sesji. Jesteśmy w punkcie 5a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/21. Proszę panią radną Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Dochody. Dział 600, rozdział 616. Zwiększenie dochodów o 1 073 080 zł z tytułu dofinansowania przebudowy ulicy nad Łyną. Jest to dalsza część dofinansowania, bo jak państwo pamiętają, w 2019 roku przekazano nam zaliczkowo kwotę 540 tysięcy. Komisja ten dochód, zwiększenie dochodu zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 705. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 094 967,38 zł z tytułu dofinansowania
zadania przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach. Komisja zaopiniowała pozytywnie, ale nie jednogłośnie. 4 głosy były za i 2 wstrzymujące się. Dział 758, rozdział 758-14, zwiększenie dochodów o kwotę 424 738,63 zł. Jest to takie uporządkowanie klasyfikacji budżetowej, zwrot do budżetu środków z rachunku wydatków niewygasających, budowa bazaru przy ulicy Kętrzyńskiej, ponieważ w wydatkach była inna klasyfikacja niż w stosunku do faktury, więc aby opłacić, dekretować fakturę końcową, należało te środki zwrócić do budżetu, a następnie je po innej stronie zaklasyfikować deklaracją budżetową do faktury. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 700, rozdział 705, zwiększenie o 1 990 480 zł planu wydatków na realizację projektu przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach. Jest to dofinansowanie tego zadania, to suma 3 054 705 75 groszy. Komisja zaopiniowała pozytywnie, niejednogłośnie, 4 głosy za i 2 wstrzymujące się. Dział 800, rozdział 801-01, zwiększenie o 101 833,94 zł planu wydatków na realizację projektu Bartoszyckie Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe. Środki te nie zostały wykorzystane w 2019 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 801-04, zwiększenie o 75 733,44 zł plany wydatków na realizację projektu Bartoszyckie Przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Są to też środki niewykorzystane w 2019 roku. Dział 900, rozdział 995, zwiększenie o kwotę 424 738,63 zł planu wydatków na budowę targowiska przy ulicy Kętrzyńskiej. Środki pochodzą z rachunku wydatków niewygasających. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie projektowanej uchwały? Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Ja mam pytanie. Jeżeli całość dofinansowania zadania wynosi 3 054 504,75, to jaki jest cały koszt inwestycji, remontu dworca? Rozum. Rozum, dziękuję. To jest zapisane. Dobrze, pani radna Machniewska, proszę. Wnosimy wraz z Witoldem Darskim wniosek o przeprowadzenie głosowania nad punktami. Nie chcemy w całości głosować, chcemy zagłosować nad poszczególnymi punktami, gdyż będziemy przeciwni przeciwko kosztom związanym z realizacją zadania przebudowy adaptacji byłego dworca kolejowego w Bartoszycach. Mamy działkę, mamy kładkę na działkach, mamy drogi niewyremontowane, a więc możemy sobie tą adaptację odpuścić. Na dzień dzisiejszy mamy dużo potrzeb innych i myślę bardzo, bardzo pilnych. Także bardzo proszę, wnoszę o głosowanie nad poszczególnymi punktami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Ja bym dopowiedziała to, bo pan Ryszard pytał koszt, ale ten koszt jest na razie tylko kosztorysowy. Nie było ani przetargu, ani nie wiemy, za jakie pieniądze my ten remont mamy robić. Bo różnica, jaką mamy dopłacić, to jest prawie 1 000 000 zł. A dopiero się okaże pewna kwota, jak będzie ogłoszony przetarg. Dobrze. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Katarzyna Basak.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja też w tym temacie odnośnie przebudowy adaptacji byłego dworca kolejowego, no mamy świadomość, że po przebudowie adaptacji budynek dworca będzie na pewno iście oka z dala wyglądał. Natomiast wiem, że o tym się mówiło bodajże w poprzedniej kadencji, o tak zwanej koncepcji funkcjonowania tego dworca. Nie wiem, czy taka koncepcja, może niekoniecznie koncepcja, ale taki zarys koncepcji pojawił się, bo na ostatniej komisji budżetowej pani Wiola Poddenek tak naprawdę bardzo skrótowo przedstawiła nam ramy projektowe. Wiemy, jak to będzie w ramach projektu wyglądało, nie wiemy, jak to będzie później wyglądało. Czy pan burmistrz taki zarys, nie wiem, mógłby nam przedłożyć, ewentualnie powiedzieć, co i jak to będzie? Nie mówię już o koncepcji jakiejś takiej szczegółowej. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Pan Kapuściński, pan Rady Kapuściński, pani radna. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja chciałbym rozszerzyć pytanie pani przewodniczącej, ponieważ tu jest w tytule jest właśnie przebudowa i adaptacja budynku byłego dworca. Z tego co pamiętam, mamy jeszcze przejęty plac dworcowy. Czy on jest też ujęty w tym, czy w tej przebudowie, czy tylko jest sam budynek za te w przybliżeniu 5 milionów? Proszę bardzo, pani radna Ewa Pisarska. No ja mam głos przeciwny w sprawie, ponieważ jak Państwo sobie przypominacie, dworzec no, trochę może za moją przyczyną wywalczyliśmy za 0 zł. Za 0 zł przejęliśmy ten budynek. Były takie zdania, które mówiły o tym, że to będzie dla nas duży ciężar, ale były też takie zdania, które mówiły o tym, że to jest nasza wizytówka, że należy to miejsce wyremontować. I proszę Państwa, niedawno tak lekką ręką sfinansowaliśmy inwestycję, którą powinno zrobić województwo. Mam tu na myśli drugą przeprawę mostową z drogą, gdzie zamiast 4 milionów złotych daliśmy 18 milionów złotych, czyli zdecydowanie to było więcej pieniędzy niż tutaj, gdzie pozyskano tych pieniędzy mniej, a tutaj mimo wszystko na dworzec pozyskano powyżej 60%, czy też szacuje się pozyskać powyżej dofinansowanie, powyżej 60% inwestycji i my tak po prostu, i nie wiadomo czy potem będzie taka możliwość pozyskania 3 milionów 54 zł, tym bardziej, że wcześniej pozyskaliśmy 2 miliony i tu burmistrz uczynił starania, żeby zwiększyć, czy też pani Poddenek, nie wiem, zmieniono projekt, zmieniono sposób, czy ten i tutaj udało się doprowadzić do tego, że pozyskujemy 3 miliony 54 zł i teraz tak po prostu zrezygnujemy z tego działania i dworzec będzie stał taki, jaki jest, w takim stanie i będzie taką wizytówką miasta, więc nie wiem, czy tutaj, no moje zdanie jest takie, ja będę tutaj, nie wiem, czy zostanie przegłosowane, żeby to było oddzielnie, ale żeby poddane pod głosowanie, ale uważam, że ta inwestycja powinna zostać zrobiona. Dziękuję. Proszę bardzo, momencik jeszcze, może jeszcze pani przewodnicząca i pan burmistrz. Chciałam powiedzieć, że jak najbardziej ja jestem za tą inwestycją, bo uważam, że ten obszar trzeba było, że tak powiem, zrewitalizować i on straszył i straszy na chwilę obecną. Natomiast mnie zabrakło tej koncepcji. Jeżeli pan burmistrz by był uprzejmy przedłożyć zarys koncepcji, to będzie dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy. Ja zacznę od pytania troszeczkę innego, dotyczące czy będzie to razem z placem. Tak, jest to razem z placem, czyli nie jest to sam budynek, ale również obejście, ale obejście od strony miasta, nie obejście od strony torów. Tam nie mamy gruntów. To też jest informacja ważna, że nie robimy przejazdów, nie robimy też tego tunelu. Nie jest to w naszej gestii, nie jest to nasz majątek. Majątek skomunalizowany, to jest dworzec i duża część placu, nie cała. Kiedyś wspominałem, że przystanki nie są nasze, jednakże rozmawiam i będę rozmawiał, jak rozpoczniemy całą inwestycję, aby te przystanki właściciel na własny koszt wyremontował, a taką wolę mi zgłaszał. Więc jest szansa, że to też będzie wyglądało dość fajnie, wspólnie razem z przedsiębiorcą. Tutaj podejdziemy do tego pozytywnie i myślę, że to się ładnie to całość skomponuje.
Ważna rzecz też jest, że przy okazji trochę pewniej w gruncie pogrzebiemy, więc znajdziemy coś, co później będzie możliwe do, jak Państwo pamiętacie, do połączenia na przykład i zrobienia drożności też deszczówkowej, jeżeli chodzi o ulicę Hubalczyków, czyli wiadomo, że ta inwestycja docelowo poniesie następne inwestycje, czyli wzbudzi nam możliwość robienia inwestycji następnych, bardzo ważnych dla miasta, a póki mamy takie plany i póty są możliwości starania się o finansowania zewnętrzne, to ja będę starał się, aby też na te ulice, czyli ala Hubalczyków i inne, też można było pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. Ja dziękuję za słowa wsparcia, jeżeli chodzi o finansowanie. Tak, zaryzykowałem, nie chwaląc się Państwu, bo zryzygnowałem z 2 milionów i złożyłem wniosek na 3 miliony, nie mając 100% pewności, że dostanę te 3 miliony. Zaryzykowałem, nie żałuję. Mamy 3 miliony pewne i to jest ważne, a no, życie polega na ryzyku. Ja jestem człowiekiem, który lubi ryzykować. Akurat w tym momencie się udało. Jak w większości na szczęście przypadków. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o koncepcję, koncepcja jest dość otwarta. Z drugiej strony na początek obarczona pewnym programem, bo to jest z projektu rewitalizacji społecznej, czyli poza samym budynkiem musi tam się coś wydarzyć. Nad tym pracowało grono osób. Niestety zostaliśmy w dużej części wycięci, z przykrością to mówię, bo to i pani radna, która wcześniej mówiła, pani radna Ewa Pisarska, nad tym bardzo dużo czasu poświęciła i gro tych rzeczy, które włożyła, zostało wycięte na poziomie województwa. Jest mi bardzo przykro, no ale tak się wydarzyło. Musieliśmy coś podpisać. Podpisaliśmy to w sposób trochę nie taki, jak chciałem. To nie znaczy, że jak trwałość minie, nie zaczniemy tam robić czegoś innego, czyli jest jeszcze szansa, żeby wrócić do tej pierwotnej koncepcji, może bardziej artystycznej, bardziej związana właśnie też z rękodziełem i ciekawym rękodziełem, ale specyficznym, bo w szkle, z tego co wiem, jak pamiętam, więc nikt nie powiedział, że nie. Natomiast obecnie mamy to, co mamy. Są to oczywiście fajne, otwarte przestrzenie. Ja marzyłem o jednej rzeczy, poza programami, które tam się będą wydarzały, bo mnóstwo działań, nie chcę powiedzieć, to będą działania społeczne w dużej części, będzie to coś, czego mi brakowało. To będzie forma galeryjna, może w pewien sposób muzealna miasta, dostępna dla osób niepełnosprawnych. Coś, co było marzeniem wielu mieszkańców, coś, co nie byliśmy w stanie zrealizować w bramie, bo brama nie spełnia wymagań osób niepełnosprawnych. I za każdym razem, kiedy miałem naciski róbcie w bramie, mówię, no i ograniczam. A galerie, muzea ogólnie powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. I ta formuła jest tu zachowana i bezpieczna. Jeżeli chcielibyśmy o tym dłużej porozmawiać, myślę, że ja zapraszam panią radną do nas i poczytamy tą koncepcję, ten drugi projekt, który też otrzymał dofinansowanie związane właśnie z tym projektem miękkim, to wtedy tam będą szczegóły. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego powiedzieć i myślę, że warto będzie się pochylić. Wszystkich Państwa radnych zapraszam. A w momencie rozpoczęcia, myślę, już rewitalizacji tego terenu, tej społecznej, bo to mówię, to jest połączenie, będzie o tym głośno i będą Państwo na bieżąco słyszeli i widzieli, co tam się wydarzy. A myślę, że warto zobaczyć, jaką koncepcję, z jakiej koncepcji przyciętej dostaliśmy to, co dostaliśmy, bo i to jest dosyć wartościowe. Oczywiście chciałoby się więcej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Lucja Jędryczka. Specjalnie na posiedzenie Komisji Budżetowej zaprosiłam panią Violettę, która nam szczegółowo wyjaśniła, co będzie w tym miękkim projekcie, jakie będą działania podjęte, dla ilu osób, więc myślę, że wszyscy, którzy byli na komisji, doskonale o tym wiedzą. Dziękuję. To na komisji, ja rozumiem, natomiast ja rozumiem, że niektórzy nie mogli uczestniczyć, więc zapraszam. Takie coś jest dostępne też u nas i bez problemu. I pytanie może było słuszne, bo i mieszkańcy chcieli usłyszeć, natomiast ja bardzo, bardzo lakonicznie o tym mówię i może no będzie okazja o tym poopowiadać w momencie, w którym pojawi się, daj Boże, wykonawca i wtedy zrobimy i prezentację może, i prezentację tę związaną z tym, co tam wewnątrz się będzie działo. Będzie takie fajne połączenie, aby też nie przesycać może każdej sesji wszystkimi inwestycjami, to skupić się na jednej czy dwóch i jechać dalej, a tych inwestycji mimo wszystko jest sporo. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, będzie prezentowane też targowisko miejskie z projektu Mój Rynek, więc też będzie okazja porozmawiać na ten temat. A myślę, że co sesja możemy coś dołożyć i Pan Przewodniczący nigdy nie zabraniał, żeby coś fajnego wrzucić, aby coś ciekawego dla mieszkańców pokazać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze Pan Radny Puszko.
Znaczy, nawiązując do dyskusji, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest okres czasu na realizację właśnie tego zadania, żeby te środki po prostu nam nie przypadły, które pozyskaliśmy. No i jestem, nie ukrywam, bardzo zadowolony, że w końcu będziemy mieli w naszym mieście muzeum, bo chyba no, wszyscy pasjonaci historii po prostu na to czekają. Dziękuję. I jeszcze może pan radny Sarzyński, proszę. Panie burmistrzu, z tego co mi wiadomym jest, to na dworcu w tej chwili jest część mieszkalna, tam mieszkają ludzie. I czy po remoncie też będzie przewidziana część mieszkalna? A jeżeli nie, to a w ogóle co z tymi ludźmi w tej chwili podczas remontu, z tymi mieszkaniami? Ktoś jeszcze pytanie jakieś ma? Proszę, może panie burmistrzu, do słowa. Tak. Jeżeli chodzi o remont, to jest remont, przebudowa jest wnętrza na dole. No będzie pewna uciążliwość dla mieszkańców, natomiast mieszkańców stamtąd nie wyganiamy. Ta część mieszkalna pozostaje w tych zasobach tak jak jest. Dach też będzie remontowany, na szczęście jest to ze strychem, więc będzie poprawiana kondycja. Myślę, że i wykonawca i mieszkańcy będą musieli osiągnąć jakiś konsensus co do trwania tego remontu i budowy. Ja pamiętam, jak mi sąsiedzi remontują, to też słyszę, więc jest to logiczne, a remontów w bloku też się wydarza dużo w ciągu roku i wiemy, że to są uciążliwości. Są godziny, w których to będzie remontowane, są, no wiadomo, tu nie będzie możliwości pracy w godzinach nocnych. Tak jak w wielu przypadkach można było na wielu inwestycjach zrobić do późnych godzin wieczornych, to tutaj będzie ograniczenie. Jeżeli chodzi o czas trwania, my powinniśmy realizować to zgodnie z planem do końca tego roku. Nam zależy na przesunięciu tego jednak na rok 2021. Daje nam to pewne bezpieczeństwo. Różnie jest z rynkiem wykonawców. Ja nie chcę ryzykować, aby później walczyć z terminami i nie zdążyć z czymś, więc już od razu na momencie, kiedy mamy teraz umowę warunkową, rozpocząć, już wkładaliśmy wniosek o przedłużenie. Dofinansowanie jest pewne do końca rozliczenia środków unijnych. To mamy do kiedy? Do 2023? To są pewne pieniądze, czyli kwestia tylko zgody na przedłużenie realizacji. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Wepisarska. Nie interesowałam się za bardzo ostatnimi tymi pracami odnośnie tego projektu, ale to zwrócił pan burmistrz uwagę na fakt, że będzie również prawdopodobnie będą robione prace związane z placem na placu dworcowym, a jak wszyscy wiemy, jest to dość uciążliwe dla mieszkańców, którzy podróżują i przemieszczają się środkami komunikacji publicznej, ponieważ tam w każdym przypływie wody po prostu ta woda stoi i zalewa przy okoliczne domy. Jest to duży problem. Tym bardziej fakt przeznaczenia tych pieniędzy na tą inwestycję jest ważny dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Pytania? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie i panowie, szanowni mieszkańcy, drodzy radni, szanowny panie burmistrzu. Ja tylko dwa zdania, ponieważ zostały wszystkie argumenty jakby przedstawione z różnego punktu widzenia. To tylko przypomnę ze swojego doświadczenia, też tak jak pani radna Pisarska zauważyła, miasto Kęczyn pozyskało za przysłowiową złotówkę dworzec, ponieważ były inne programy rewitalizacyjne, nie mógł on konkurować niestety z ważnymi kwestiami, tak jak kino czy stadion miejski. I zrealizowaliśmy to zadanie i na pewno nie jedna z osób z Bartoszyc widziała. I program, który tam jest realizowany, chociażby dla organizacji pożytku publicznego, miejsca konferencyjne, miejsca wystawowe, a przy okazji także miejsce funkcjonowania spółki komunalnej i funkcjonowania dworca, bo tam inna funkcja jest niż w Kęczynie, przepraszam, w Bartoszycach, ponieważ tam tych kilkanaście pociągów dziennie odjeżdża. To chcę naprawdę, ponieważ tu przyjeżdżam już ponad 10 miesięcy, pracuję z państwem, chcę zauważyć, że może to być jedno z piękniejszych ekspozycyjnych miejsc, jeśli chodzi o
promocję Bartoszyc z uwagi na ten rynek turystyczny, autobusowy, komunikacyjny, a to, co pan burmistrz powiedział, jeśli chodzi o właśnie możliwość, ponieważ tu nie ma zamku, tu są ograniczone możliwości tej bramy Lidzbarskiej, możliwość ekspozycji w przyszłości muzealniczych, artystycznych, kulturalnych, no jest ze wszech miar godne tylko szacunku. I ostatnia kwestia, pozyskanie kwoty aż 3 milionów złotych, ponad 50% dofinansowania, no to nie trzeba nikogo przekonywać, że powinniśmy umysłem, sercem głosować i realizować jak najszybciej ten projekt dla całego miasta, a także myślę powiatu, regionu, tej części województwa. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań rozumiem nie ma. Padł wniosek formalny, żeby jeśli chodzi o dochody, zwiększenie dochodów o 1 094 967,38 groszy. Chodzi o rozdział 700, dział 700, rozdział 7005, żeby głosować oddzielnie. Był wniosek za tym i z kolei był wniosek przeciwny, żeby nie głosować, jak rozumiem, pani radnej Pisarskiej. Uważam, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek pani radnej Machniewskiej. Proszę o głosowanie teraz. Kto z pani panów radnych jest za tym, aby to dział, o którym wspomniałem, głosować oddzielnie. Janusz. A teraz Janusz nie działa. Jestem przeciw. Jesteś przeciw. Dobrze. Nie działa. Dobrze, podam wynik głosowania. Za 4, przeciw 13, łącznie z Januszem Pasjakiem, który nie działa. I jeden się wstrzymujący stwierdza, że wniosek upadł. Za chwilę przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały, ale musimy technikę tutaj obrobić. Zaraz momencik, może baterie zostaną wymienione. Pani Marta poszła po innych. Dobrze, to 5 minut przerwy, jeśli. Ale proszę nie odchodzić, to potraktować to jako przerwę 5-minutową. Dobrze, wznawiamy obrady. Urządzenia działają. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Momencik. Dobrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/21 w sprawie zmiany budżetu? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. Za 14, przeciw 0, 4 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2036. I tutaj poproszę również panią Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Komisji.
Opinia komisji jest pozytywna. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie na 2020 rok. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2036? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. Za 15, przeciw 0, 3 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 3/21. Tutaj również poproszę panią Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej Budżetu na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Ja przypomnę, że to już jest, ta uchwała już była raz na pod obrady Szanownej Rady poddawana i wróciła tutaj z powrotem. Pożyczka będzie udzielona na 15 lat, oprocentowanie 1% i jest możliwość 10% umorzenia. Tak jest. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały przeczytanej przeze mnie? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały, jesteśmy po punkcie 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/234/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 5/21. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Szanowni panie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Radni zapoznali się z uchwałą, wysłuchali wyjaśnień obecnej na komisji kierownik Wydziału Inwestycyjnego. Proponowana uchwała dotyczy opłat za korzystanie za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej. Wysokość opłaty wynika ze zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły między innymi obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa przez wyżej wskazane urządzenia. Czwartą uchwałę zmieniliśmy w momencie, gdy zmienialiśmy porządek obrad. Teraz dlatego robimy piątą. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym przedmiocie? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20 do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami spółka z OO w Bartoszycach na terenie składowiska odpadów w Wysiece. Jest to projekt oznaczony numerem 6/21. I poproszę panią również to Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Szanowni państwo, proponowana uchwała dotyczy zmiany w zakresie stanowienia wysokości opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20. W cenniku proponowana jest zmiana cen w kodach 200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 200201 odpady ulegające biodegradacji, odpady z utrzymania zieleni, 200307 odpady wielkogabarytowe.
W uzasadnieniu czytamy między innymi, że odpady o tych kodach trafiają do spółki bardzo zanieczyszczone, a w procesie kompostowania nie jest możliwe otrzymanie wartościowego kompostu. Dlatego też znaczna ich część ma zostać złożona na kwaterze, co z kolei generuje dodatkowe koszty i związane z naliczeniem opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. W przypadku odpadów wielkogabarytowych z kolei niezbędne jest dodatkowe odpowiednie zagospodarowanie poprzez demontaż lub odpowiednie rozdrabnianie. Wyżej wymienione czynniki generują dodatkowe koszta, w związku z czym zakład zwraca się z prośbą o podwyższenie stawek. W opinii uchwałodawcy może to częściowo zrekompensować wzrost kosztów bieżącej działalności spółki. Komisja w tej sprawie spotykała się dwa razy, ponieważ niepokoi się, w jakim zakresie może to wpłynąć na obciążenie budżetu, a przez to na wzrost stawek opłat za wywóz nieczystości dla mieszkańców Bartoszyc. Stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący się, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale o wypowiedź w tej sprawie dodatkowo prosimy o prezesa spółki Zakładu Gospodarki Odpadami. Zapraszam, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie burmistrzu, jeśli chodzi o ten projekt uchwały, no to ważną informacją to jest to, że opłata marszałkowska wzrosła i to dość znacznie. Na jednym odpadzie o 100 zł za tonę, na drugim odpadzie o 50 zł i na dzień dzisiejszy wynosi ta opłata 270 zł za tonę i ta kwota musi być wkomponowana już w ten cenik i ona jest wkomponowana w tą proponowaną cenę. Natomiast już teraz bardziej szczegółowo, jeżeli chodzi o odpady kuchenne, nie będzie to miało wpływu na mieszkańców miasta, ponieważ odpady kuchenne z naszego terenu albo znajdują się w odpadach zmieszanych, albo znajdują się w odpadach zielonych. I nie obciążaliśmy miasta nigdy tym kodem. Ta cena jest po to dla innych kontrahentów, tak? I tutaj dla porównania, oczywiście no, nie jest to powód do radości, ale dla porównania w Olsztynie taki odpad kosztuje 1200 zł, tak? I Olsztyn swego czasu był zainteresowany współpracą z nami, więc ja też nie czuję potrzeby zbyt tanio przyjmować pewne odpady od innych spółek. Jeśli chodzi o drugi kod, odpady zielone, proszę państwa, no, proste porównanie. Jeżeli wcześniej był ten odpad kosztował 250 zł i opłata była 170 zł, no tak odejmiemy sobie opłatę marszałkowską, opłatę za korzystanie ze środowiska, to zostaje dla nas 80 zł. Jeżeli po nowej cenie, jeżeli państwo przegłosujecie 360, odejmiemy 270 opłaty marszałkowskiej, to dla nas zostanie 90 zł. Także to jest dla nas różnica o 10 zł, no to nie są dla nas zawrotne kwoty. No i trzeci odpad wielkogabarytowy. Wzrost o 80 zł spowoduje, że rocznie dostajemy tego odpadu z terenu miasta jakieś 300 ton. To spowoduje, że spółka będzie miała więcej do dyspozycji o 24 tysiące zł. I od razu mówię, na co pójdzie te 24 tysiące zł. Jeśli chodzi o ten odpad, to jest bardzo, bardzo wredny i tak naprawdę w całej Polsce bardzo kłopotliwy, ponieważ można albo go zmielić, albo można go rozebrać. Czasochłonne, materiałochłonne i później to, co już się rozbiera, to, co zostaje, czyli na przykład jakiś materiał, sklejka, trochę drewna, to też trzeba oddać do innych firm, które coś z tym dalej robią. I niestety te ceny odbioru rosną. I my dostajemy większe faktury. Ostatnio jeden z rodzajów odpadów, to co oddawaliśmy za 150, już oddaliśmy za 260. Dlatego te pieniądze będą właśnie przeznaczone na ten cel, tak? Ale mimo wszystko zwracam uwagę, że większość tej podwyżki to zjada, powiem brzydko, opłata marszałkowska w wysokości 270 zł. Także no, proszę o pozytywną
O przyjęcie, tak, dokładnie o przyjęcie, jeżeli można. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Mam takie pytanie, może na odwrót. A gdybyśmy nie zatwierdzili tej uchwały, tych podwyżek, to co dalej? Jaki plan byłby przygotowany przez pana na zarządzanie firmą bez zatwierdzonych podwyżek? Przy odpadzie kuchennym byśmy przyjmowali od innych kontrahentów ten odpad za 500 zł, ale możliwe, żebyśmy go przyjęli trochę mniej albo wcale. No bo uważam, że my też potrzebujemy pieniędzy, więc niech ktoś też wykłada te pieniądze za to, że my ten towar zagospodarujemy. Jeżeli chodzi o odpady zielone i wielkogabarytowe, działamy na rzecz Urzędu Miasta. Jesteśmy spółką samorządową, więc no nie wyobrażam sobie teraz powiedzieć dla Urzędu Miasta, nie przyjmujemy od was odpadów. Byśmy te odpady przyjmowali, ale jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli chociażby za odpad zielony byśmy dalej dostawali 250 zł, to opłata marszałkowska na dzień dzisiejszy by kosztowała 270 zł. Proszę państwa, można powiedzieć, spółka będzie dokładała, ale też trzeba się zastanowić, ale z czego? No bo wszystko drożeje, tak? Więc tak by to wyglądało. Na pewno nie byłoby to efektu finansowego, jeżeli tak dalej zostanie. I następna sprawa, jeżeli nawet ktokolwiek by inny chciał się zdecydować i do nas przywozi za te ceny, no to ja nie będę generował straty. Na pewno nie będę przyjmował od nikogo postronnego tych odpadów. A wielkiego gabarytu to i o 500 zł więcej też nie chcę. Powiedział pan, że nie te podwyżki nie będą obciążały w żaden sposób mieszkańców Bartoszyc, na pewno? Nie. Ja mówiłem, jeśli chodzi o pierwszy kod, odpady kuchenne. Odpady kuchenne. Cała reszta, no tak jak mówię, opłata marszałkowska chociażby na odpady zielone wzrosła o 100 zł. Tylko no ja nie dyskutuję o opłatach marszałkowskich, bo to jest forma podatku. To tak jakbym dyskutował z VAT-em 23%. Ja na to wpływu nie mam. Ja te pieniądze później muszę odprowadzić. Ja rozumiem, ale proszę wybaczyć, no ale zarządzanie firmą poprzez okładanie ludzi tylko i wyłącznie dodatkowymi opłatami, to żadna mądrość. Tu trzeba się zastanawiać nad tym, jak zarządzać firmą, żeby nie obciążać mieszkańców Bartoszyc, bo ludzie z portfela z gumy nie mają. I nie możemy ich za każdym razem obciążać, bo firma zbankrutuje. To proszę zastanowić się, co zrobić, jak restrukturyzować firmę, żeby ludzi dalej nie obciążać. Nie mam wpływu na wzrost opłaty marszałkowskiej. Przyczyną wzrostu cen. Nie mam wpływu na wzrost średniej krajowej. Ja nie mówię, że to jest źle, tak? Ale proszę wziąć pod uwagę, że chociażby ZUS jest liczony, zdaje się, tak, od najniższej. Jeżeli wzrastają koszty funkcjonowania, no to pewne oszczędności, pewne działania z mojej strony są powzięte, chociażby żeby pozyskać nowych kontrahentów. Ale tu nie sztuką jest pozyskać nowego kontrahenta, jak cena będzie za niska, no bo to... Tak, trzeba ceny urealnić. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę państwa, na dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze na ten, o którym tu już mówi pan prezes, żeby ta cena była urealniona i to jest cena zgodnie ze wszystkimi przepisami dla wszystkich kontrahentów, a więc dla tych, których chcemy pozyskać z zewnątrz, żeby to składowisko w Wysiece, które zostało zainwestowane przez gminę miejską Bartoszyce przez już wiele lat, tak, żeby ono mogło realnie funkcjonować, tym bardziej, że ten rynek teraz wskutek zmiany ustawy się otworzył, wskutek decyzji, która powoduje, że nie ma już regionalizacji wywozu odpadów, a więc pojawiła się taka szansa. I z takiej szansy w rozmowach już z panem prezesem takie rozmowy bardzo poważne prowadzi i z tej szansy chce skorzystać. Ale drugi element do wypowiedzi tutaj pani radnej jest taki. No naturalnie, że trzeba wspierać mieszkańców, szczególnie w takich miejscowościach jak Bartoszyce, jak powiedzmy Kęczyn, jak wszystkie te miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie które są w określonej sytuacji demograficznej, gospodarczej, społecznej.
Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ta polityka, którą prowadzi pan burmistrz Petrykowski, którą tutaj ze współpracownikami realizuje, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, o czym mówił w swoim sprawozdaniu, spowodowała rzecz jedną, bardzo charakterystyczną. Państwo teraz obserwujecie w ciągłych komunikatach te ciągłe zmiany ceny wywozu odpadów segregowanych, bo tylko takich już można mówić zgodnie z nową ustawą w Polsce. I obserwujecie, co się wydarzyło i wydarza w naszym województwie. A ja tylko powiem dwie liczby, które wszystko obrazują. Oto dzisiaj w Bartoszycach za wywóz odpadów segregowanych jest obciążany mieszkaniec kwotą ilu? 18 zł. A w Kętrzynie? 31,80. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Pan radny Sarzyński, proszę. Ja może gwoli wyjaśnienia tylko. Jeżeli jest firma X, która chce przywozić odpady do Bartoszyc, to czemu my mamy przyjmować po zaniżonej cenie, mało tego, że po zaniżonej cenie, no odpady na przykład zielone, po zaniżonej cenie i jeszcze do tego dopłacać? To nie tylko, że zaniżona, ale jeszcze mamy dopłacić, bo jeżeli opłata marszałkowska wzrasta, to będziemy dopłacać do odpadu, który pochodzi z miasta Y. To tyle, dziękuję. Ale tu chodzi o dodatkowe obciążenie mieszkańców Bartoszyc. Nie, to nie jest właśnie obciążenie mieszkańców Bartoszyc, żeby to wybrzmiało dobrze. Chodzi tutaj o to, że wysypisko ma, czy spółka Zakład Gospodarki Odpadami ma na horyzoncie kontrahenta, który by przywoził pewną część, pewną frakcję odpadów. I w związku z tym, żeby być atrakcyjnym jednocześnie dla tego kontrahenta, a z drugiej strony, żeby nie dopłacać do tego interesu, stąd propozycja podwyżki w konkretnym tym segmencie, w konkretnym tym w tej frakcji, jeśli mowa tutaj o odpadach zielonych. Chyba już wyjaśniliśmy. Dziękuję. Jeszcze pan burmistrz, proszę. Króciutko, koszt dla miasta, bo to jest jakby o to pytanie, jakby wybrzmiał. To jest 24 tysiące rocznie. 24 tysiące rocznie. Taki jest koszt zwiększony dla mieszkańców Bartoszyc, czy ewentualnie dla budżetu miasta, bo ja nie przewiduję podwyżek za wywóz, więc to pozostanie w naszym budżecie jako dodatkowy koszt. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Darski, proszę. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy Państwo się robili symulację przy przyjęciu tej uchwały, bo jak tutaj pan wiceburmistrz powiedział, że w Kętrzynie jest 31 zł, u nas jest 18, o ile to wzrośnie w obciążeniu dla mieszkańców? Ale nie wzrośnie. Nie wzrośnie. Nie. Okej, dziękuję. Dziękujemy, panie prezesie. To chyba wszystko już, dziękuję jeśli bardzo. Chodzi o pytania. Pozwólcie państwo, że przystąpimy do głosowania, tak? Kto z pań i panów radnych podaje projekt pod głosowanie? Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu oznaczonego numer 6/21? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 17 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do całego bloku uchwał związanych z, ogólnie mówiąc, z targowiskiem i mamy tutaj przygotowaną prezentację, jak to targowisko będzie wyglądało, właściwie jak już ono wygląda, i o tą prezentację poproszę i może jakiś komentarz. Nie. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj zakończony projekt budowy targowiska miejskiego Mój Rynek w Bartoszycach, jego zagospodarowanie i przeznaczenie. Oczywiście zaczniemy od tego, że projekt został Wioletta Poddenek, pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. I mam dla Państwa przyjemność przedstawić zakończony projekt budowy targowiska miejskiego w Bartoszycach.
Projekt został dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane, mająca na celu przede wszystkim rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz handlu w mieście Bartoszyce. Jesteśmy w momencie, kiedy został już rozliczony pierwszy etap tej inwestycji i do budżetu zostało zwrócone już ponad 500 000 zł. Czekamy na zakończenie odbiory drugiego etapu i wypłatę kolejnego dofinansowania w kwocie ponad 400 000. Powierzchnia nowo wybudowanego targowiska, bo tutaj mówimy o nowo wybudowanym, nie przekształceniu ani nie modernizacji istniejących, ale nowo wybudowane targowisko wynosi ponad 555 metrów kwadratowych i tutaj zaplanowanych jest 51 stanowisk handlowych, w tym 26 z przeznaczeniem dla rolników. Tak wygląda plan zagospodarowania tego targowiska z legendą. Ten zielony teren zaznaczony na planie to jest teren przeznaczony dla rolników, z tym, że od razu zaznaczam, nie jest to teren, na którym będą handlować tylko i wyłącznie rolnicy. Oni tu będą mieli pierwszeństwo, jeżeli będą mieli taką ochotę handlować. Natomiast jeżeli nie będzie zgłoszeń rolników, ten teren będzie przeznaczony dla każdego mieszkańca, który będzie zgodnie z regulaminem chciał handlować. I tak po kolei omówię Państwu elementy, z których składa się nowo wybudowane targowisko, z taką krótką prezentacją fotograficzną. Zadaszenie numer jeden jest to zadaszenie, w skład którego wchodzą boksy handlowe z częścią higieniczno-sanitarną. Po obu stronach jest ciąg komunikacyjny, po obu stronach, to jest wnętrze, po obu stronach są boksy zamykane, z dostępem do prądu, oświetlone. Każdy będzie mógł go zamknąć. Jest 6 po jednej stronie tych boksów i 6 po drugiej, razem 12 stanowisk handlowych. Z części zewnętrznej tego zadaszenia numer 1 jest wydzielona część sanitarna, sanitarno-higieniczna. I tam znajdują się pomieszczenia porządkowe, sanitariaty również dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia pomocnicze, które będą używane przede wszystkim przez administratora tego targowiska. Zadaszenie numer 2 to kolejny element infrastruktury. Tam zaplanowanych jest miejsc na 12 kontenerów handlowych. Kontenery te, które są na obecnym targowisku bądź inne, które będą wstawione, tutaj są już taka wiata zadaszona z dostępem do prądu na postawienie 12 kontenerów takich oddzielnych. Tak wygląda z wewnątrz, ona nie jest zabudowana, natomiast będzie w części ogrodzone. Kolejne to są stragany handlowe w ilości 4 sztuk, one różnią się od siebie wielkością, natomiast łączna liczba stanowisk to jest 10 i w tym przewidzianych jest 7 stanowisk dla rolników, czyli oni również będą mieli pierwszeństwo na tych straganach handlowych, żeby handlować. Jeżeli nie będzie chętnych rolników, każdy będzie mógł z nich skorzystać. I ostatnie to są ławy handlowe. One są tutaj w części przyłączone do zadaszenia numer 2, tam gdzie będą kontenery. Tutaj jest taka ścianka, one są również oświetlone, są zadaszone i tutaj są przewidziane, tu jest przewidzianych 7 stanowisk w całości przeznaczone dla rolników, ale tak jak mówiłam wcześniej, będzie można wykorzystywać je również dla innych osób. One będą przez administratora targowiska odpowiednio oznaczone z numerami poszczególnych miejsc do handlowania.
I ostatni to jest plac manewrowo-handlowy. To nie parking, ale plac, na którym będzie można prowadzić handel z tak zwanej ręki lub z samochodu. Tu jest przeznaczonych 10 stanowisk. Tutaj również handlujący w odpowiednich godzinach, zgodnie z regulaminem, będą mogli wjechać, rozpakować swój towar. A tak, proszę Państwa, wygląda z góry całe nasze targowisko z tymi wszystkimi elementami, o których wcześniej już powiedziałam. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie 5F, projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Jest to projekt oznaczony numerem 4/21. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Co do samej uchwały, to uchwała określa wysokość dziennych stawek opłaty targowej. Tak jak Państwo widzieliście, są to punkty, które do tej pory były już w uchwale, na podstawie której funkcjonowało do tej pory targowisko miejskie. Zmieniło się stawka handlowania z ręki, kosza, skrzynki. Było 2 złote, jest złotówka. Z ławy zadaszonej stawka pozostała bez zmian. Podobnie jest w punkcie 3 i 4, czyli z samochodu, platformy, przyczepy i z punktu stałego. Dodatkowo weszły takie pozycje jak w boksie pod zadaszeniem i tu komisja pozytywnie zaopiniowała stawkę 10 zł, w kontenerze handlowym pod zadaszeniem 8 zł i inne formy sprzedaży 20 zł. Dodatkowo komisja proponuje, aby zmienić punkt 2 paragrafu 2 tej uchwały i żeby otrzymała ona brzmienie: określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży w dowolnej formie w innych miejscach niż wymienione w paragrafie 2 ustęp 1 i spełniających warunki poboru opłaty targowej w wysokości 70 zł. Czyli złoty, tak? Tak. Tak, bo ta stawka opłaty, chodzi o to, że ta stawka opłaty dotyczy tylko tych osób, które nie handlują na terenie targowiska, tylko tak jak wybrzmiało na komisji, chodzi o to, że po to budowaliśmy targowisko, zainwestowaliśmy tak dużo środków i stworzyliśmy takie warunki do handlu, żeby osoby skłaniały się do tego, żeby w jednym miejscu taki handel był prowadzony, a nie na terenie całego miasta, czy też przy ulicach i przy gdzieś tam przy lokalach. Dziękuję. A komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze zmianą, którą proponuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Pani powiedziała, podwyższymy, i uważam, że ta stawka, która tutaj była wpisana, 50 zł. Dobrze, komisja uważa, że jest za niska. Ja uważam, że to jest nic innego jak ukaranie tych, którzy jeszcze chcą działać tutaj. Ja bym była za zmniejszeniem stawki z 50 na chociażby inne formy sprzedaży 20 zł. To jest, uważam, że to będzie uczciwe w stosunku do tych, którzy mają ochotę działać, chcą dorobić, bo bardzo często mamy osoby, które handlują sadzonkami, i karać ich opłatą, a szczególnie w okresie od maja do września sprzedają swoje produkty. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mniej państwa, a więcej swobody gospodarczej. Naprawdę pani powiedziała, że nie po to budowaliśmy hale. Kto?
Kto podjął taką decyzję? Państwo nie po to wybudowaliście hal. Przepraszam, była jakaś dyskusja z przedsiębiorcami na ten temat, tak, nad potrzebą. Była. Wszyscy się wypowiedzieli, stwierdzili, tak, ta hala jest potrzebna, bo tak. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami i oni mówią, spóźniliście się, w latach 90. było to potrzebne. Nikt wtedy nie podał rękę tym, którzy handlowali nie tam na rynku, a teraz już jest po prostu niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy. Szanowni Państwo, ja jeżdżąc, tak jak większość Was, jeżdżąc po całej Polsce, to widzę właśnie wykorzystane środki unijne na budowanie hal, budowanie miejsc targowych, ale ludzie wiedzą najlepiej, przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, gdzie można zarobić pieniądze. Oni będą i tak ustawiać się tam, gdzie będzie najbliżej klientowi do nich, tak? Z drugiej strony zabijacie też, Szanowni Państwo, no konkurencję jakościową, cenową. To mieszkaniec powinien zadecydować, czy będzie chciał kupić od takiej osoby w tym miejscu taki produkt, a nie inny. A z drugiej strony, no nie podcinajmy sobie gałęzi, na której siedzimy. No w końcu ci ludzie będą płacić, być może będą się rozwijać, więc dajmy im szansę. Nie starajmy się ich zabijać wysokimi opłatami. No 70 zł to już, wie Pani, to już jest naprawdę przesada, ale już widzę te panie, które teraz zimą hodują sadzonki, a które ja osobiście kupuję i widzę, ile one muszą się napracować, żeby dziennie zapłacić 70 zł. Rynek nie jest dzisiaj atrakcyjny miejscem. Pani nie zrozumiała w ogóle nie jest tej uchwały. Poza rynkiem, tak? Bym chciała przerwać Pani, ponieważ Pani brnie za daleko w swojej retoryce i jeśli mogę się wypowiedzieć, oczywiście ma Pani rację. Rynek powinien być dostosowany do konsumenta. Mhm. I właśnie dlatego, wyłączy Pani mikrofon, i właśnie dlatego Rada wystąpiła z takim wnioskiem. Były burzliwe dyskusje, jak ma to wyglądać. Pracowaliśmy nad to w poprzedniej kadencji przez 4 lata. Podjęliśmy właśnie takie wyzwanie i stworzyliśmy taką inwestycję, żeby na którą, tu właśnie ma Pani rację, znaczy na którą złożyli się mieszkańcy. I tak jak Pani powiedziała, to mieszkaniec jest klientem i to mieszkaniec zapłacił za tą inwestycję i tu w tym momencie mieszkańcowi zrobiliśmy lepsze warunki do tego, żeby mógł korzystać z tej oferty. A punkt, o którym Pani mówi, czyli określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej, dotyczy tylko i wyłącznie jak tu jest napisane, innych miejsc niż wymienione w paragrafie drugim ustępu spełniające warunki poboru opłaty targowej wysokości. Bo to, co Pani powiedziała, że babcia hoduje sobie sadzonki, to ta babcia, która hoduje sobie sadzonki, to za jeden dzień na targowisku zapłaci złotówkę. Więc wydaje mi się, że jest to, a wcześniej płaciła 2 złote, więc wydaje mi się, że jest to bardzo korzystna oferta zarówno dla handlujących, jak i dla tych, którzy będą kupującymi w danym momencie będą klientami. I czy Pani będzie się buntowała, czy nie, to tak to właśnie i czy będzie Pani broniła w tym momencie przedsiębiorców. Też nie można mówić, że to będą przedsiębiorcy, którzy w tej chwili handlują, bo my nie wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie w tej chwili. Czy być może ktoś zdecyduje się na handel właśnie w tym miejscu, czy na zakup w tym miejscu. I tak jak powiedział Pan Radny Puszko, ważne jest, że pomyśleliśmy o tym, żeby ktoś mógł przyjechać tutaj i rzeczy kupić, parking. W kolejnych uchwałach dotyczących tego tematu, żeby może jakoś wyjaśnić, bo rzeczywiście może być Pani niezorientowana, bo długo Pani w mieście nie było, że taki rynek mieliśmy naprzeciwko rzeźni, koło rzeźni i my teraz z tego miejsca rezygnujemy na rzecz rolników, którzy będą mogli przywieźć, a mieszkańcy kupić płody, nie wiem, ziemniaki na zimę, przetwory być może, których nie mogą zrobić tutaj mieszkańcy Bartoszyc czy miodem będą mogli sobie handlować. No jest mi trudno powiedzieć, co oni będą tam sprzedawać, ponieważ tak jak Pani zauważyła słusznie, no nie nam decydować, jak przedsiębiorcy będą prowadzili swoje biznesy. Podobnie jest, jeśli Pani pyta, czy były konsultacje z osobami, które w tej chwili handlują na rynku. Tak, były. Uczestniczyłam w takich konsultacjach i tą drugą halę, którą tu prezentowała Pani Poddenek,
była uzgadniana i specjalnie była chyba nawet, nie jestem do końca pewna, przeprojektowywana właśnie pod te osoby, które prosiły nas, żebyśmy tą halę właśnie tam przenieśli. Więc dbając o interesy mieszkańców, jak też o budżet nawet tutaj w tym momencie miejski, o wpływy do kasy i o to, żeby nasze miasto wyglądało ładnie i interesy też, i też o interesy przedsiębiorców w tym momencie, bo będą, jakby nie patrzeć, płacili mniej dziennie za to, że będą handlowali na targowisku i będą mieli lepsze warunki, bo do tej pory na przykład toalety nie posiadali, tak? Nie posiadali pomieszczenia socjalnego, nie było zadaszenia, więc każdy, kto wybierał się na rynek, nie mógł sobie tak po prostu pójść w dzień deszczowy, a teraz dajemy takie trochę lepsze warunki. Żeby tu jeszcze dalej może trochę uniknąć pytań, bo pewnie się jest tutaj też, później będziemy uchwalać i regulamin targowiska i kto będzie tutaj tym zarządzał, więc zanim pani podejmie dalszą polemikę ze mną, prosiłabym, żebyśmy tak po kolei szli tutaj tymi uchwałami, które mamy po kolei przegłosować. Dziękuję. Dobrze. Ja tylko, jeśli mogę zająć stanowisko w tej sprawie, to uważam, że jeśli pani radna albo ktokolwiek z radnych ma takie rewolucyjne pomysły, żeby zmieniać, ingerować w treść uchwały w sposób dość zasadniczy, tak jak to zaprezentowała pani radna Wioletta Machniewska, to powinna się zgłosić, uczestniczyć w komisji. Nie musiałaby pani radna, pani przewodnicząca komisji przez 7 minut tłumaczyć dla pani radnej, na czym polegają te zmiany, tylko można było to wydyskutować właśnie na posiedzeniu komisji. No niestety pani radna Machniewska nie uczestniczy w żadnej komisji i później niepotrzebne dyskusje są na forum rady. Także prosiłbym, żeby radni, którzy mają niepotrzebne takie, dla pana, takie, podkreślić, proszę powiedzieć, dla pana Dubickiego są niepotrzebne. Proszę nie mówić w liczbie mnogiej. Proszę się ograniczyć do siebie. Już. Zbędne to są dyskusje, bo można było to wydyskutować na radzie, bo jak wynika nawet z ustawy o samorządzie gminnym, to jedno z zadań, żeby pani wiedziała, że jednym z zadań samorządu jest między innymi dbałość i opieka nad halami i targowiskami. To jest zadanie własne gminy. Powinna pani o tym wiedzieć. Tyle w tym temacie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji nad projektem uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Przepraszam, proszę Państwa. Był wniosek komisji rzeczywiście odnośnie podwyższenia tej stawki w paragrafie 2 punkt 2 z 50 na 70. Przegłosujemy najpierw tę propozycję. Kto jest za, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Już. 14 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się. Stwierdzam, że poprawka została przez Wysoką Radę zaakceptowana. Przystępujemy do głosowania całości uchwały w sprawie opłaty targowej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Osiemnaście za, 1 przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 7/21. I tutaj również poproszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały numer 7/21. Miałam nie mówić, o czym jest, ale powiem Państwu. Chodzi tutaj o to, że nie będzie można już targować na tym targowisku przy ulicy Prusa. Targowisko będzie, targowanie czy też sprzedaż będzie, handel będzie dotyczył wyłącznie bazaru przy ulicy Kętrzyńskiej, za wyjątkiem
poza targowiskiem na terenach stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce dopuszcza się sprzedaż okazjonalną obejmującą handel na imprezach, handel z niczami, kwiatami w sąsiedztwie cmentarzy komunalnych przy Leśnej Kętrzyńskiej w Bartoszycach, handel przed sklepami, lokalami handlowymi i innymi obiektami, w których sprzedawane są tego samego typu towary przez osoby prowadzące placówki, te placówki, co też i tutaj też odniesienie do poprzedniej uchwały. Także komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Machniewska. Czyli do tej pory widzieliśmy w okresie od maja do września osoby, które sprzedawały kwiaty, owoce przy młynie. Na tym Państwo wiecie, o co chodzi. Przy młynie na tym placu. Czyli oni już nie będą mogli. I 70 zł o nich będzie pobierane. Ale to nie. Ale... Nie będzie pobierane. Bardzo bym prosiła, żeby wyjaśnić tę sprawę. Czyli na terenach prywatnych, tak, osoby, które wynajmują, dzierżawią, tak, taki kawałek, to nie będą. To, czyli oni będą te 70 zł płacić, będzie pobierane, ale będą mogli handlować. To jest powiedziane. Dobrze. Co prawda nie dotyczy to projektu uchwały. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 7/21? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 17 za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/21 i autopoprawki z autopoprawkami burmistrza. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej w tej sprawie. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały wraz z autopoprawkami do projektu 8/21. Jeśli chodzi projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek oraz jego treść stanowiły załącznik w momencie, gdy staraliśmy się o środki zewnętrzne na ten cel. Jednakże podczas prac komisji i tutaj wypracowaliśmy z burmistrzem autopoprawki, zaproponowaliśmy, aby skreślić punkt H. Pani Wioletta Poddenek zaopiniowała tą naszą propozycję pozytywnie. Skreślić kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych bez wymaganej cechy probierniczej. Postanowiliśmy to skreślić, ponieważ nie chcemy ograniczać handlu biżuterią, na przykład artystyczną czy sztuczną. Oraz w paragrafie 7 punkt 7 zmienić zapis na oznaczenia stanowiska mieszczącego się pod zadaszeniem numer 1 i numer 2 imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu oraz informacją o sposobie komunikowania z podmiotem. Uznaliśmy, że jest to zmiana istotna z uwagi na RODO. Tak jak powiedziałam wcześniej, komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Wraz z autopoprawkami. Dziękuję bardzo. Ja poproszę Państwa tam obecnych na poza radą, żeby wyciszyć rozmowy, bo to przeszkadza tutaj nam. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. I ja przyglądając się temu regulaminowi uważam, że nie wiem, czy to jest wymóg, że tak musi być, ale uważam, że godziny funkcjonowania od 7 do 16 można by było rozszerzyć, bo to jest troszeczkę ograniczone, bo nie ukrywajmy, bo niektórzy będą chcieli pewnie wcześniej zacząć przyjechać i ja bym proponował, żeby to było co najmniej od 6, bo wiele osób przed pracą zamierzałoby zakupy zrobić, a o 16 też jeżeli się, żeby te o tych godzinach decydowali kupujący i sprzedający, a nie my tak ograniczali. Ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.
Panowie burmistrzowie, szanowni państwo, chciałam zapytać o punkt 9 regulaminu, o tym, że wygląd tych wszystkich kontenerów akceptuje administrator targowiska, czyli one będą, tutaj jest zapis, że będą wszystkie w jednolitym kolorze szarym, ale one będą różnej wysokości. Czy będziecie państwo jakby dbali o to, żeby to wszystko było w jednej wysokości, czy to będzie... Dach jest, ale pod spodem, tak, ale później człowiek wchodzi ze swoim, że tak powiem, daszkiem, tak? Jeszcze... Czyli ława. O czym nie robimy? Ale ja mówię o zadaszeniu numer 2, o tym takim otwartym kontenerze. Czyli to nie jest kontener, to jest zadaszenie numer 2. Kontenery zadaszenie wstawione mają dwa. Być w jednym kolorze, ale już nie będą ograniczone, czy one będą 20 cm wyższe, niższe, bo to nie ma wpływu, bo na nich już daszków nie ma. Jest jedno zadaszenie. One nie mogą przekroczyć oczywiście wysokości zadaszenia całego. No, czyli nie mogą być do wysokości 4 metrów i nie wejdą pod ten dach. Tak? No, to jasna sprawa. Chodzi przede wszystkim o zachowanie kolorystyki, stanu technicznego. To jest jasne, nie chcemy, żeby tam weszły kontenery zardzewiałe, brudne, zniszczone, które z automatu zepsują cały efekt tego miejsca i zniechęcą do odwiedzania tego miejsca. To też nie o to chodziło. A jeżeli chodzi o wysokość już tych kontenerów, czy one się będą różniły 15, 10 czy 30 centymetrami, to nie ma wpływu, bo to na nic nie ma wpływu. No mamy dach nad tym. To chodzi tylko o to zadaszenie i... Nie wiem, nie rozumiem do końca pytania. Czyli zaraz, czyli osoby, które handlują, nie będą mogły przenieść tych swoich, mogą przenieść, no to będzie znowu takie... Ja może, panie burmistrzu, pana wyręczę w tym temacie, dlatego że żeśmy podczas komisji właśnie na ten temat mówili. I po to, żeby te niedoskonałości odnośnie wysokości tych... pawiloników, które tam będą zamontowane, że będzie można na przykład u poddasza puści taką maskownicę w postaci na przykład jakiejś siateczki maskującej czy tego i nie będzie to widoczne. Ale zobaczycie państwo, że i tak nie będzie to widoczne. Bardziej jest istotny kolor i wygląd, że to jest czyste, nowe, ewentualnie odświeżone, bo równie dobrze nowe kontenery się mogą pojawić i one też będą musiały zachować tą kolorystykę. Drodzy państwo, nikt nie będzie obserwował tych kontenerów, spacerując tam z rzutu i z ptaka, znaczy z góry. Idzie się wprost, one przewyższają wysokość normalnego człowieka i czy tam będzie różnica 5-10 cm, to myślę, że to chyba nie o to chodzi, żeby już bawić się w maskownicę, czy nie bawić. Zobaczycie zresztą państwo, jak to będzie wyglądać. Jak to będzie jakoś w sposób odbiegało od norm estetycznych, to myślę, że dojdziemy do przekonania, czy warto, czy nie warto, ale moim zdaniem to nie ma najmniejszego wpływu na to, kto handluje, czy on jest lekko niższy, musi spełnić pewne też normy handlującego, tak, on nie może mieć za niskiego tego konteneru, nie może to być coś, co wystaje, nie wiem, uderza w oczy. Natomiast one mają zachować jakość, sprawność techniczną, taką, która odpowiada do handlu i kolorystykę, którą zakładamy, aby one były czyste, estetyczne, a nie straszyły osób, które chcą tam też robić zakupy. Po to wychodzimy z miejsca, które jest w bagnie, w błocie, do czystego, aby zachować te normy. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość naprawdę, jeżeli się okaże, że to tak naprawdę taka różnica i tak to rzuca się w oczy i boli większość, czy tam jakąś dużą grupę osób, to wtedy będziemy reagować, myślę, że na bieżąco. Więc sprawdźmy, zobaczmy. I będą jakieś niedoskonałości na bieżąco. Myślę, że będziemy to wyjaśniać. Ten punkt nam pozwala na to, tak? Administrator czy osoba, która się zajmuje, będzie reagowała na bieżąco na to, czy coś jest nieestetyczne, nieczyste, czy no po prostu, no dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Proszę bardzo, pan Radny Ozdarowicz. Ja tutaj nie odnoszę uchwały, tylko odnoszę tej wysokości. Przecież ustawiając można te kontenery zmierzyć i tak ustawić, żeby po prostu tego nie było widać. To jest kwestia ustawiania. W tym momencie, jak oni będą się przenosić i wtedy można po prostu skorygować te wszystkie nierówności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa może chciałby się, może administrator, ewentualnie pan burmistrz, odnieść do propozycji pana Karola Kapuścińskiego odnośnie godzin otwarcia? Propozycja jest od 6 do 16, a nie od 6 do 18, tak.
Bardzo bym prosił zachować na razie te godziny. Będziemy też wiedzieli, jak to będzie wyglądało, jaka będzie chęć poszczególnych handlujących. Ja też muszę wiedzieć, czy pamiętajcie, że każde wydłużenie godzin oznacza następne przyjęcie następnej osoby na administratora, czyli możliwe, że w momencie, kiedy wydłużę 3 godziny, muszę mieć trzecią osobę, tak doliczam, bo to pamiętajcie, że są koszty też pracownicze. I to jakby powoduje, że wcześniejsza uchwała, którą Państwo podjęli, będzie już, można powiedzieć, nieważna, bo te opłaty będą zbyt niskie. My w pewien sposób próbujemy zbilansować koszty, dlatego staraliśmy się to w miarę wyśrodkować, ceny opłaty targowej, ceny tutaj, które Państwo widzą, w stosunku do tego godzin pracy, tak? I jakby obłożenia. Jeżeli się okaże, że jest chęć na większe obłożenie, dłuższy czas targowania, myślę, że na bieżąco to będziemy w stanie weryfikować. Nie wiem też do końca, bo gdzie jest Pani Wiola, jeszcze jest, czy my możemy tak modyfikować? Możemy. Czyli docelowo myślę, że tak, ale zostawmy na razie to, sprawdzimy, jak to będzie funkcjonować. Jak się okaże, że naprawdę jest sens i będzie nas stać i ta obsługa będzie fajnie taka bieżąca i ładnie wyglądająca, to wtedy będziemy mogli modyfikować. Ja nie jestem przeciwny, ja i do 20 mogę tam handlować, to znaczy pozwolę handlować, gdy, czy Państwo pozwolą, w momencie, w którym wiemy, że nam się to w miarę zbilansuje, a będzie chęć też i odwiedzający będą. Dziękuję. Dziękuję. Czy rozumiem, że Pan Karol podtrzymuje to swoje propozycje, czy też damy na razie sobie czas na... No dobrze, to wniosek jest, jeśli tutaj dotyczy, to może tak uściślimy, to jest zapisu którego uchwały? Paragraf drugi. Od 7 do 16 jest tak, tak. Dobrze, no jest wniosek, więc przegłosuję. A umowa zlecenie, panie burmistrzu? Pani radna Ewa Pisarska, proszę. Proszę państwa, ten temat również był poruszany na Komisji Gospodarki Miejskiej odnośnie przedłużenia czasu funkcjonowania, czy też zmiany czasu funkcjonowania. Niestety, fajnie byłoby, żeby to było dłużej, ale tutaj dyrektor ZUK-u musi to targowisko przygotować, musi posprzątać, musi wydelegować pracownika. Na dzień dzisiejszy wszystkie stawki, które wynikają... Już mogę? Wszelkie stawki, które wynikają z tych uchwał, które podejmujemy, są jak gdyby tak, żeby to się zbilansowało, bo one zawierają też czas, który uchwalamy w regulaminie, czyli koszta pracownicze też będą w tym momencie w wynajmie i też będą w tych dodatkowych opłatach eksploatacyjnych, które za chwilę będziemy przygotowywać, które za chwilę będziemy przegłosowywać. I na dzień dzisiejszy była taka prośba i pani Podenek, i pana ZUK-u, żebyśmy na chwilę zobaczyli, jak to będzie funkcjonowało, oddali taką możliwość, żeby już można było oddać ten bazar do tego, żeby tam osoby mogły już się w jakiś tam sposób zawierać umowy z ZUK-iem. I na razie może nie mieszajmy za bardzo w tym regulaminie czy na tym poziomie, poza tymi, które żeśmy wypracowali na komisji autopoprawkami. No i prosiłabym, żebyśmy tak właśnie do tematu podeszli, a być może kiedy już zostanie zasiedlony, kiedy będzie funkcjonował, powrócimy do tematu może w sierpniu, zobaczymy, jak to jest i wtedy może będziemy mogli zmienić. Dziękuję. Proszę bardzo, panie Radek Sanduda. Uważam, że my tutaj dyskutujemy, to godziny otwarcia powinny wypłynąć od handlujących tam, a nie żebyśmy my narzucali. Jeśli oni będą widzieli potrzebę, a schodzą o godzinie 15 w tej chwili, to sami wystąpią do burmistrza i będziemy bałkować ten temat na nowo. Po co dyskutować? No. Dobrze, jeszcze pan radny Azarewicz, proszę. Szanowni państwo, obserwując obecny bazar i handel, zaczyna się handel o godzinie 7, a kończy się praktycznie o 14. Sami handlowcy już po prostu albo wysprzedadzą swoje i schodzą ze stanowisk, albo przykładowo kto nie sprzeda, to jeszcze czeka. Praktycznie po godzinie 14 handel już jest martwy. Także uważam, na razie wydłużania nie ma potrzeby. Tak jak tu Krystyna Duda powiedziała, sam czas pokaże,
kiedy, co, jak handlować. Dziękuję. Dobrze. Tutaj pan radny się wycofuje z tej propozycji. Póki co, tak? Rozumiem, że tak jest. Póki co. Warunkowo. Myślę, że już nie mam więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 8/21? Proszę o głosowanie teraz. Wraz z autopoprawką burmistrza nie dodałem. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 9/21. Wraz z autopoprawkami otrzymali państwo radni. Proszę panią Ewę Pisarską o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek przy ulicy Kęczyńskiej. Projekt ten jakby trochę określa, kto to jest rolnik. Dodatkowo mówi o tym, komu i gdzie ma wnieść opłatę za korzystanie z urządzeń targowiska sprzedający oraz mówi o dziennych opłatach eksploatacyjnych brutto za korzystanie z urządzeń targowiska. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowań. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Mam pytanie, co wpłynęło na tego typu ceny? Czyli rozumiem oczywiście koszty pracy, tak, związane z administrowaniem, ale też i jakie inne koszty? Oczywiście też koszt kredytu, tak? Nie koszt kredytu. Oświetlenia, wykorzystywania mediów, czyli wody, prądu, odpady, to wszystkie koszty jakby są w zakresie sprzątania, bo to sprzątanie tak samo, czyli to wszystko ma wpływ. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały oznaczony numer 9/21. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. 5 od porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyca na 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 10/21. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/21? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2020 rok. Państwo w wersji papierowej otrzymali te projekty pracy komisji przed sesją, natomiast w miarę spływania ich do Biura Rady, one były również publikowane w wersji elektronicznej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 11/21? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 17/99/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015. Jest to projekt oznaczony numerem 12/21. Proszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Przełożony projekt uchwały zakłada zmianę nazwy wyodrębnionej komórki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającej dotychczas jako Dzienny Dom Senior Wigor i wiąże się to z uchwałą nr 157 Rady Ministrów, gdzie w tym momencie tę nazwę zastępuje się nazwą Dzienny Dom Senior Plus. I
takiej właśnie zmianie powinno ulec właśnie ten paragraf trzeci, ustęp pierwszy uchwały, tak aby wyraźnie podkreślić możliwość korzystania z dziennego domu również przez mieszkańców innych jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem jednak wcześniejszego zawarcia odpowiednich porozumień, które będą tutaj też zależały i od nas. I tu komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 12/21? Proszę o głosowanie teraz. Pani Radna Machniewska, nie, coś tu się nie działo. Nie zagłosowała chyba. Nie działa. Skończył się czas na głosowanie. Jestem za. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Możemy jakoś sprawdzić. No dobra. Projekt uchwały oznaczony numer 13/21. Jest to projekt w sprawie zmiany uchwały numer 12/83/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019, i poproszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Ta uchwała proponuje zmianę wysokości dziennej stawki bazowej będącej podstawą udzielania odpłatności za uczestnictwo w dziennym domu. Założony został niewielki wzrost z kwoty 3,30, która ustanowiona została w 2019 roku, do kwoty 3,50. Stawka bazowa nie jest równa odpłatności wnoszonej przez uczestnika, bowiem uwzględnia ona również jego dochody. I tutaj komisja również jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 13/21? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Jest to projekt oznaczony numerem 14/21. Proszę panią Ewę Kapustę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Przedłożony projekt uchwały zakłada zmianę wysokości stawki bazowej będącej podstawą ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Bartoszycach. Wzrost następuje, propozycja jest wzrostu z kwoty 29 zł dziennie w roku 2019 było do kwoty 52 w roku 2020. To odzwierciedla wzrost kosztów realizacji zadania przy jednoczesnym około 30% spadku liczby noclegów. Wynika to z faktu, że w ubiegłym roku w pełni wdrożone zostały wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie placówek dla osób bezdomnych oraz odmiennie naliczono dotację dla podmiotu społecznego prowadzącego schronisko. Tutaj też należy wspomnieć o tym, że stawka bazowa nie jest równa także odpłatności wnoszonej przez podopiecznych, bo to stanowi, to też jest zależne od jego dochodu. I tu komisja również jednogłośnie popiera ten wniosek. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Ja bym prosiła o jakieś takie może bardziej szczegółowe wyliczenie, dlaczego aż taki duży wzrost, bo jeśli ktoś ma 1000 czy 1100 zł emerytury, no niby mówi pani Ewa, że w zależności od dochodów, ale by wynikało z tego, że całą emeryturę za pobyt w domu pokryje, a reszta nie wiadomo, na jak to się wylicza, dlaczego aż tyle. Dlaczego aż tyle? 52. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy pan burmistrz, ewentualnie pani dyrektor? Pani dyrektor, proszę bardzo. Nie jest to pełna emerytura.
jeżeli chodzi o sposób wyliczenia samej stawki, to zależna jest ona od poniesionych kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska i są to, my to nazywamy tak roboczo, koszty miękkie, to znaczy związane z pobytem osoby korzystającej ze schroniska, czyli media, koszty zatrudnienia kadry, te podstawowe wydatki, które dotyczą pobytu samej osoby bezdomnej. I tą kwotę globalną, która została wydatkowana w ubiegłym roku na ten cel, dzielimy na ilość wykorzystanych aktywnych miejsc, czyli na ilość wykonanych noclegów. I suma, sama matematyka tutaj zadziałała. Suma jest, wynik jest 52 zł. Jeżeli chodzi z kolei o konsekwencje dla osób bezdomnych, w przypadku osób, które nie posiadają dochodu, one nie ponoszą, te osoby nie ponoszą żadnej odpłatności. Skala odpłatności, którą Państwo uchwaliliście w ubiegłym roku, zakłada przedziały, w których ta odpłatność... Proszę. Jest to w ramach od 1 stycznia 2019 roku, kiedy weszła w życie nowa umowa pokonkursowa z podmiotem prowadzącym schronisko. Koszty pobytu bezdomnych są rozliczane w ramach systematycznie przekazywanej raz w miesiącu dotacji na funkcjonowanie tego obiektu i działalność. Czyli tutaj jak gdyby w odniesieniu do bezdomnych, którzy są zameldowani, są mieszkańcami naszego miasta, dotyczy to tylko tych osób, które ponoszą odpłatność. Czyli stawka wpływa na skalę odpłatności tych osób. Więc do dochodu, dochód zerowy, odpłatność jest zerowa. Jeżeli dochód oscyluje w granicach kryterium dochodowego, no to jest przedział od 1% do 10% od stawki bazowej, tak? Grupa osób bezdomnych, które korzystają w tej chwili ze schroniska, to jest z terenu oczywiście miasta Bartoszyce, jest to w granicach 15-16 osób. Z tego grona 30% to są osoby bez dochodu. Kolejne 30% to są osoby, które mieszczą się w przedziałach od 1 do 10% stawki noclegowej, jeżeli chodzi o kwotę odpłatności, a pozostała grupa nie płaciłaby więcej niż 55%. Czyli to są osoby z dochodem w granicach 1200 zł netto oczywiście. Za miejscowi. A osoby te, które są spoza naszego terenu, ich dotyczą zasady rozliczeń wynikające z zawartych porozumień międzygminnych. Czyli po wykonaniu danego miesiąca ośrodek otrzymuje sprawozdanie z PKPS-u i wysyła obciążenia do poszczególnych gmin. Nie było z tym problemu. Tak, do tej pory nie mieliśmy żadnego problemu. Nie wiem, jaka będzie reakcja samorządów po Państwa decyzji. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1421? Proszę o głosowanie teraz. Dwa głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 5N punkt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 1521. Proszę panią Ewę Kapusto o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodzin na temat projektu uchwały. Zmiana dotyczy zapisu statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który został uchwalony 21 lutego 2013 roku i wprowadza się w paragrafie 11, tiret pierwszy, który otrzymuje brzmienie Dzienny Dom Senior Plus. No i oczywiście to wynika z tych wszystkich zmian, o których żeśmy do tej pory mówili, bo to jest taka czysto techniczna zmiana. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 15/21, proszę o głosowanie teraz. Wynik głosowania 18 za, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta.
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. Jest to projekt oznaczony numerem 16/21. Proszę panią radną Lucynę Jędryszkę o przedstawienie opinii programowej budżetu na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu. 14 listopada 2019 roku Rada przyjęła uchwałę w sprawie zgody Gminy Miejskiej Bartoszyce na dofinansowanie realizacji inwestycji samorządu województwa, budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynę w miejscowości Bartoszyce. Uchwała, którą obecnie będziemy zatwierdzać, realizuje zapisy uchwalonego budżetu na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 16/21? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad w okresie sesyjnym. W okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili pan radny Karol Kapuściński w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Limanowskiego, wykonania przejścia dla pieszych łącznie z progiem zwalniającym, odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Tadeusz Azarewicz w sprawie oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych przy placu Konstytucji 3 Maja, odpowiedzi udzielono na piśmie. Pani radna Ewa Zabłocka w sprawie likwidacji awarii oświetlenia na ulicy Majowej i placu Pionierów, odpowiedzi udzielono na piśmie. I również pani radna Elżbieta Zabłocka w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta, odpowiedzi udzielono na piśmie. I czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Jeśli nie, przechodzimy do punktu 7. To jest do spraw różnych i poinformuję państwa, że do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wskazująca, że uchwała Rady Miasta 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu została wydana z naruszeniem prawa. Skierowałem to do Komisji Programowej Budżetu. Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2020, które będą przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miasta. Skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Informacja burmistrza o dokonaniu przeglądu aglomeracji. Nie istnieje konieczność w obecnym stanie zmiany obszarów i granic aglomeracji. Skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Do wiadomości pismo skierowane do burmistrza dotyczące zakupu i montażu urządzenia ratujące życie skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Pan radny Puszko, proszę bardzo. Szanowni państwo, w zasadzie te pytania już padły na wcześniejszych sesjach. Pytanie, chciałbym zadać 3 takie krótkie pytania. Pierwsze pytanie właśnie dotyczy szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Chciałbym się dowiedzieć, czy od września zacznie ta szkoła funkcjonować. Na jakim etapie właśnie są prace z tym związane? Jaki będzie koszt utrzymania tej szkoły, bo to też jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza przy tak napiętym budżecie. Pytanie drugie dotyczy elewacji na budynku przedszkola numer 6. Ja już o to wiele razy pytałem. I chciałbym się dowiedzieć od pana burmistrza, czy jest jakaś szansa, żeby ta elewacja w końcu zaczęła wyglądać tak, jak przystało na XXI wiek, żeby nie straszyła mieszkańców działek. No, tym bardziej, że z tego tytułu będą same korzyści, chociażby koszty związane z utrzymaniem tego obiektu, czyli koszty związane z ogrzewaniem, jeżeli jest dobra izolacja, to wtedy automatycznie koszty maleją. I jeszcze jedno pytanie, to pytanie też zadałem chyba na poprzedniej sesji, dotyczące właśnie oznakowania zabytków na kwadracie. Miałem okazję rozmawiać w minione wakacje z turystami, którzy przyjechali do Bartoszec, to akurat byli mieszkańcy Niemiec i oni po prostu
przyjechali rowerami, chcieli się dowiedzieć, tak, co tutaj można w Wartoszycach zobaczyć. No niektórzy mówią, mieszkańcy, że nie mamy zabytków. Ja uważam, że mamy sporo tych zabytków, tylko musimy po prostu te zabytki bardziej reklamować, bardziej eksponować. Podoba mi się na przykład działanie naszej spółdzielni wartoszyckiej, jeżeli chodzi o nazwę ulic, tak, bo wcześniej tego nie było, była podana nazwa, tak, a teraz możemy się na przykład dowiedzieć, kim jest patron danej ulicy. To jest naprawdę bardzo taka fajna funkcja edukacyjna i uważam, że podobnie też powinno być z naszymi zabytkami, chociażby z kościołem Farnym. Jest informacja, tak, jak się wchodzi do tego kościoła, kiedy ten kościół został założony, czyli mamy jak gdyby taki ogólny rys historyczny, ale brakuje jednej ważnej informacji, że w tym kościele do 1945 roku znajdowały się drugie pod względem wieku w Europie organy kościelne, które zostały zniszczone przez Armię Czerwoną. Tego nie ma. Kolejna rzecz, plebania, tak, która należy, która sąsiaduje z tym obiektem. Tam spotkał się cesarz Niemiec z królem Szwecji. W czasie potopu szwedzkiego też nie ma żadnej informacji. Następna sprawa, oznakowanie naszych zabytków międzynarodowymi znakami rozpoznawczymi konwencji haskiej. Ja wiem, że to nie jest w kwestii miasta, tak, bo za to odpowiada bezpośrednio Starostwo Powiatowe. No i ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku niejednoznacznie precyzuje kwestie z tym związane, ale w wielu miastach, chociażby w sąsiednim Lidzbarku Warmińskim, takowe oznakowania występują. To nie są jakieś duże koszty. I od razu mówię, no po tej pięknej rewitalizacji, no bo jednak no trzeba powiedzieć wprost, że ten nasz kwadrat no będzie wyglądał pięknie. No warto by było po prostu te zabytki po prostu w odpowiedni sposób oznakować, może w przyszłości stworzyć jakąś taką mapę multimedialną, tak jak to jest na przykład na wielu innych obiektach historycznych, chociażby na zamkach, tak, gdzie osoba na przykład przyjeżdża do Bartoszec, otwiera określoną aplikację, no i po prostu no, uzyskuje pełną informację na temat naszych zabytków. Także czy jakieś takie właśnie prace związane, no, można powiedzieć, z tą reklamą naszych zabytków, no, będą czynione. Bo na przykład, jeżeli ktoś nie zna historii Bartoszec i chciałby się dowiedzieć na przykład, co w tej bramie się znajdowało, to w zasadzie się nie dowie, tak? Bo nie uzyska żadnej informacji. Dziękuję. Dobrze. Pani radna Wioletta Machniewska. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, czy w tej chwili w Cowiku przeprowadzany jest audyt przez jednostkę zewnętrzną? Dobrze usłyszałam? Nie wiem, ciężko mi stąd odpowiedź na to pytanie. Możliwe, że jest rozpoczęte badanie sprawozdania, bo sprawozdanie jest... Nie, o to chodzi. Nie mieliśmy, ja nic nie wiem o tym, nie słyszałem, raczej bym wiedział o tym, więc... Dobrze, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, trochę pociągnę temat, który poruszył przed chwilą kolega. W odpowiedzi Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu udzielonej dla pana burmistrza jest takie stwierdzenie odnośnie pomnika Orła Białego. Według naszej opinii dewiza Bóg, honor, ojczyzna może funkcjonować jako motto. Natomiast powinien zaistnieć również tekst precyzujący komu lub czemu pomnik jest poświęcony. Pomysł budowania pomnika Orłowi Białemu, nawet w kontekście jego doniosłej symboliki, wydaje się co najmniej dyskusyjny. W związku z tym mam pytanie, czy pan burmistrz, czy nasze służby już powzięły jakąś decyzję, czy mają jakiś pomysł, czy konsultowały, żeby uwzględnić tą uwagę IPN-u? I ewentualnie kiedy to nastąpi. A drugi temat, już taki bardziej przyziemny. Proszę o odpowiedź odnośnie tej trasy dla seniorów naokoło Jeziorka Mleczarskiego. To, co poprzednio mówiłem i to w sprawach różnych. Pan burmistrz mówił, że odpowie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Pan radny Karol Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie. Ja zostałem poproszony też przez mieszkańców, żeby tutaj ustalić albo doprecyzować odnośnie budżetu obywatelskiego na rok 2020. Mamy ustaloną już kwotę w budżecie i chciałbym się dowiedzieć, nie tyle ja, co mieszkańcy, kiedy to po prostu wystartuje, kiedy możemy się spodziewać możliwości już składania aplikacji z pomysłami i po prostu taka sugestia była, żeby te prace przyspieszyć, żeby ten budżet zrealizować w tym roku, żeby to było jak najszybciej zrobione. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Można? Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, cały czas oczekujemy jeszcze na zgody z ministerstwa, ale zmonitujemy. Powiem tak, okres wyborczy niestety nam trochę zrobił zawieruchy. Tam do końca nie było wiadomo, kto ministrem zostanie przez dłuższy czas, więc decyzyjność pewnie leży. Przypomnimy, możliwe, że to gdzieś jest włożone, bo były już wizje, one były bardzo pozytywne na temat tego miejsca. Powiem tak, jeżeli nam się to o rok przesunie, to też nie będziemy płakać przy napiątym budżecie. Przeżyjemy, że ten rok jeszcze będziemy nad tym pracować, bo ja mam, jeżeli nie dostanę pełnej możliwości do marca, to ja tak naprawdę nie rozpocznę procedury, bo ja naboru nawet nie zdążę zrobić od tego września, więc jest duże prawdopodobieństwo, że nam się niestety ten okres otwarcia przedłuży, ale że będzie otwarta, to na pewno. No mówię, może ten rok nam się niestety omsknąć, z czego się po części płaczę, a z drugiej strony cieszę, bo mówię, bo napięty budżet, więc dla nas zawsze przesunięcie, czy te pieniądze, które nie zostaną wydatkowane, zostaną na ten, albo wydłuży nam to możliwość zrobienia inwestycji w dłuższym okresie, bardziej ciekawie, może ładniej, może bardziej dostosowawczo. To jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, elewacja przedszkola, no jak pan dokładnie wie, panie radny, w budżecie tego nie mamy. To też, jeżeli pojawią się jakieś oszczędności, no myślę, że za dużo ich nie będzie, to można będzie nad tym pomyśleć w ciągu roku, ale to jak i pani radna pytała o chodniki, to wszystko jakby jest zależne od tego, jak ten budżet nam się będzie kształtować. Na ile procedury przetargowe związane czy z dworcem, czy oszczędności z poszczególnych inwestycji, na ile one pozwolą nam na to, żeby coś jeszcze zrobić, tak? Bo to jest jasne, że rok jest napięty i to wszyscy sobie zdajemy sprawę i budżet był też bardzo, bardzo konkretnie określone, że staramy się robić w większości te inwestycje, które otrzymały dofinansowanie. I tak żeśmy się spieli, zwłaszcza, że mamy cały czas na tapecie temat związany z budynkiem socjalnym Lusiny czy Pasławki, bo się zawsze to myli, przepraszam, proszę się nie obrazić. Więc my tam zastanawiamy się nad tym tematem kontenerowym i prawdopodobnie nam to wyskoczy, a to nie jest kwota 20 czy 50 czy 100 tysięcy złotych. To są sporo większe kwoty, więc możliwe, że tam będziemy musieli się tym zająć, bo to jest tykająca bomba, jestem tego świadomy, więc chcemy jak najszybciej tą sprawę załatwić. Jeżeli chodzi o znaki, tu tak dostałem taką fajną informację od pana sekretarza, ale sekretarz w troszeczkę innej roli się wypowie, króciutko odpowie. Powiem krótko, zadam to pytanie panu staroście, żeby mąż na ręce. Więc przekazujemy to do... Jak najbardziej. Ewentualnie ja bym prosił pana radnego, bo cały czas myślimy nad, tam pewne są pomysły, ale mamy też sporo tablic informacyjnych wokół tych zarysowań ratusza, tak? I tam będą i tablice informacyjne wokół. Ja bym prosił, żeby pan się zgłosił, czy do pani kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju i te swoje jakby pomysły nam podrzucił. My z przyjemnością na tych tablicach coś wykorzystamy. Wtedy będzie opis bramy, może w kilku językach. To też będzie taki fajny strzał, żeby nie trzeba było na siłę montować gdzieś na budynkach, gdzie tak naprawdę raczej konserwator nam nie pozwoli. A na tych tablicach raczej będziemy mogli to umieścić, dwustronnie opisać sporo zabytków w mieście, no w wielu językach, bo jakby o to chodzi, tak? Więc to będzie jak najbardziej sensowne. No pan ma mnóstwo informacji fajnych, o niektórych ja wiedziałem, o niektórych nie wiedziałem. Widzę, że pan jest pasjonatem, więc się cieszę, że można będzie z pana wiedzy skorzystać i wykorzystać, myślę, to na tych tablicach. Do pana Witolda Darskiego, zaraz jeszcze tutaj miałem... IPN, tak? IPN Pomnik. Uwagi były do... My w tym momencie prosiliśmy przede wszystkim IPN i pytaliśmy, co mamy zrobić z poprzednim pomnikiem, informując o tym i o tym pomniku i pytając wówczas IPN o możliwość dofinansowania.
Krytyka IPN-u moim zdaniem była ze względu na to, aby nie dopłacać do tego pomnika. I chyba przede wszystkim warto wtedy zrobić jakby szpilę, aby nie dać złotówki. Bo dla odmiany mam opinię, co prawda ustną, ale postaram się o pisemną, IPN-u krakowskiego, gdzie byli zachwyceni. Więc są różne opinie, tylko do IPN-u krakowskiego ja nie występowałem o finansowanie, nie? Tylko starałem się do tego obszaru, w którym jest. Czyli krytyka jest krytyką, ja nie będę zmieniał tego pomnika. On jest wybudowany, to jest opinia, która nie ma wpływu na budowę i nie ma wpływu na to, co stawiamy w danym mieście. Zdecydowaliśmy się mieć taki, a nie inny pomnik. Na taki pomnik zbieraliśmy pieniądze, te pieniądze zostały już skonsumowane i tyle. Ja nie zamierzam dyskutować z IPN-em, to była uwaga. To nie była forma taka, że ja mam wyjaśnić, tylko im się coś nie podobało. No nie każdemu się wszystko podoba. Może jedna z osób z Podlasia bardziej odczuwa w taki sposób pomniki, inna w inny sposób. No mówię, jak Kraków był zachwycony i z tego co wiem, to planuje mieć miniaturkę u siebie przed IPN-em krakowskim właśnie tego orła i tego pomnika, no to ja nie wiem, no każdy może inaczej to odczuwać. Ja wiem, że zaraz, ja nie chciałbym kontynuować w tym temacie dyskusji, bo ja na temat IPN-u nie chcę ani negatywnie, ani pozytywnie się opowiadać. IPN ma swoje racje, natomiast nie było to pytanie o opinię wiążącą dotyczącą budowy. W tym momencie pytaliśmy o dofinansowanie i nie oczekiwaliśmy na temat, czy się pomnik w IPN-ie podoba, czy nie podoba, tylko czy nam dofinansują. Odpowiedzieli, że nie dofinansują i dodatkowo dołożyli jakby swoją formę swoich uwag czy krytyki. Każdy to może inaczej odbierać. Odnośnie trasy seniorów wokół jeziorka. Cały czas czekamy na wolne możliwości ZUK-u. Za chwilę będzie zakupywana geokrata i ta forma, o której wspominałem o geokracie, myślę, że warunki wiosenne i jakiś czas, daj Boże, że będzie ta możliwość czasowa i ilościowa pracowników, pozwoli nam powoli cywilizować wokół trasę wokół jeziorka, jeżeli chodzi o stworzenie geokraty, bo tam nie ma możliwości tak naprawdę utwardzenia, czyli forma drenażu, tam gdzie jest najwięcej tej wody się zbiera i żwirczy piach i geokrata. I to jest jakby jedyne, co pozwoli nam na zachowanie możliwości raz biegania, dwa kijkowania, trzy nawet jazdy na rowerze, bo jakby to musimy te trzy rzeczy zapewnić wokół jeziorka. Pan radny Kapuściński, budżet obywatelski. Powiem tak, chcieliśmy szybko, natomiast ja mam przerób obecnie pracowników dość duży, jak Państwo są świadomi, związany z procedurami konkursowymi. Jeżeli chodzi o sprawy społeczne, sprawy zdrowotne, sprawy sportowe, po rozstrzygnięciu konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych, myślę, że jak najszybciej ruszymy z budżetem obywatelskim. Wcześniej no, nie jestem w stanie wygenerować aż takiej grupy pracowników, żeby pozwolić sobie na to, tak? Bo to jest jakby jeden wydział i on jest dosyć mocno w tym momencie obciążony. Dodatkowo dochodzą na imprezy związane z urodzinami miasta. Za chwilę otwarcie kilku inwestycji, to jakby wszystko jest połączone, ale postaramy się od razu po procedurze, zakończenie procedury konkursowej związanej z dotacjami, a może już w trakcie też podpisywania umów, bo to wiadomo, że do umowy się przygotowuje, już rozpocząć procedurę związaną z budżetem obywatelskim. Mi też zależy, żeby to poszło w miarę szybko. Myślę, że w okresie wakacyjnym już moglibyśmy mieć możliwość cieszenia się z efektów tego budżetu obywatelskiego i rozstrzygnięcia. Dziękuję, prosiłbym tak do pani rada Machniewska, tak? Proszę. Odnosząc się do pomnika, a jaki był udział wojska, jakie pieniądze przekazało wojsko na pokrycie kosztów związane z pomnikiem? Pozwoli pani, że te wpłaty to wykaże osoba, która zajmowała się zbieraniem tych wpłat, z tym, że no przepraszam, ona jest obecnie na urlopie, chodzi o pana komendanta Straży Miejskiej. Natomiast rozumiem, że padnie to pytanie następnej sesji, jak będzie pan komendant, to myślę, że odpowie pani. Dziękuję. Pan radny Dalski jeszcze, proszę. To znaczy ad vocem wypowiedzi pana burmistrza odnośnie pomnika. Owszem, zgadzam się, okej, taka interpretacja jest, jaka jest, przyjmuję, ale jeśli chodzi o ten pomnik upamiętniający ofiary wojny, to była tylko informacja, że on zostanie przeniesiony, a jak żeśmy rozmawiali, to była taka intencja, że powstanie pomnik Orła Białego zamiast, żeby to nikogo jak gdyby nie skłócało, żeby raczej godziło. Okej. Tylko że miało być pytanie, czy
treść na tablicy jest zgodna z prawdą historyczną. Ja uważam tak, że owszem, niech ten pomnik będzie, tylko kwestia zmodyfikowania treści na tej tablicy byłaby w uzgodnieniu, byłaby w porządku i nie byłoby żadnego problemu. Także w tej chwili jest dziwna treść i jakby zapytać IPN o właściwość treści, wiadomo, że treść była po prostu napisana i pomnik był postawiony w roku 1975, tak? Czyli w zupełnie innych czasach i w tej chwili tam moim zdaniem, no ja też zapytam IPN, czy nie ma tam kłamstwa historycznego w tej treści, albo czy nie można byłoby tego uzupełnić i całą historię, szczególnie dzisiaj o tej historii się dyskutuje, o prawdzie historycznej, żeby tam było zgodne z prawdą historyczną, żeby to było. Nie jestem przeciwko, żeby takie miejsce upamiętniające było, tylko że tam są pewne nieprawdy historyczne. Dziękuję bardzo. Panie radny, króciutko, ja wiem, że to dotyczy drugiego pomnika, więc jakby my pytaliśmy i raczej z tego, co ja kojarzę, była podawana jakaś treść i my nie dostaliśmy informacji, że mamy usunąć tablicę i tak dalej, więc wydaje mi się, gdybym dostał informację wiążącą, że ma obowiązek usunięcia lub zmiany, to byśmy to wykonali. Ja naprawdę nie chcę dyskutować. Według mnie pisaliśmy, jaki pomnik przenosimy, jaka treść na nim jest. No, jeżeli pan wystąpi i uzyska pan taką wiedzę, no to i ewentualnie dostaniemy nakaz usunięcia, no to ja nie będę dyskutował z nakazami, więc to jest jakby jasne, tak? To znaczy, tu nie chodzi o nakaz, o jakąś siłowe rozwiązanie, tylko w dobrej wierze po prostu napisać tam, żeby to było zgodne z prawdą historyczną i tyle. I myślę, że tutaj nie będziemy tej rzeczy konfliktować i to damy radę uzgodnić, jeżeli IPN odpowiednio się wypowie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeszcze pan przewodniczący, proszę. Szanowna Rado, panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie. Kiedyś pan burmistrz podczas sesji powiedział, że odnośnie Starówki, która w tej chwili kończymy ten etap, niedługo będziemy mieli tą część już otwartą i zadowoleni będziemy z tego. Pan burmistrz powiedział, że będą czynione jakieś starania. Czy one były czynione, jeżeli chodzi o elewację tych budynków wokół kwadratu? Dlatego, że wiem, że tam są różne są stany własnościowe, bo tam i są i wspólnoty, i prywatne własności, ale czy można by było to połączyć, czy jakieś tam starania były robione? Bo to, co jest w tej chwili robione, jest bardzo piękne, a tu to nam będzie szpecić. Panie przewodniczący, nie mówiłem o staraniach, tylko wspominałem jeszcze w okresie przełomu kadencji, o tak powiem najprościej, o tym, że warto będzie spróbować stworzyć to, co istnieje w wielu miastach, gdzie jest duża masa zabytków, stworzenia programu miejskiego, program Elewacja, związana z renowacją, czyli wsparcie chętnych do renowacji w 90 czy 90% za swoje pieniążki i wyznaczenie jakiegoś funduszu od nas, można powiedzieć to traktować jako działania czysto promocyjne związane z estetyką miasta, funduszu miejskiego, który pozwoli na pokrycie. Pytanie na ile w momencie, ja też to trzeba będzie sprawdzić w trakcie, jak będziemy ten projekt czy ten pomysł budować, na ile są możliwości pozyskiwania pieniędzy czy od konserwatora zabytków, czy od ministra, spróbujemy zapytać. Natomiast tu chodziło bardziej o sam program. I ja powiedziałem, że ten program przede wszystkim, czyli wsparcie, czyli zachęcenie do remontu elewacji, które wyglądają tak czy inaczej. Ja miałbym marzenie oczywiście, żebyśmy nawet po remoncie elewacji spróbowali zmienić charakter balkonów wystających, tak, żeby zrobić je w formie takiej, żeby wyglądały jak zabytkowe. Więc można wiele rzeczy zrobić, bo mamy ten budynek na przykład bliziutko banku, tak, tam gdzie kiedyś był Pewex i ten budynek można powiedzieć trochę szpeci. A gdyby te balkony zrobić w stylu zabytkowym, elewację z pewnymi wystającymi elementami, to mogło to by zrobić efekt świetny, bo już no, wątpię, że za dużo można zmienić na budynku, który jest dla odmiany tam, gdzie jest bazyliszek, okolice bazyliszka, bo tam nic nie wystaje. No tylko elewację zmienić, ale niestety ma płaski dach, czyli już ten efekt nie będzie taki fajny. Tam, gdzie mamy dachy dwuspadowe, no powiem tak, no, urbanista, który kiedyś pracował nad tym, czyli ewentualnie
zdecydowanie brak urbanisty. W czasach powojennych no, spowodował, co spowodował, zabudowano tak jak chciano, najszybciej jak to możliwe. Myślę, że zależało na tym, żeby ktoś mieszkał. I chyba tak to było budowane. Ja nie będę dyskutował z historią. Chciałoby się, żeby to było piękniejsze. I jak najbardziej słuszna uwaga. My nad tym programem cały czas myślimy. Wiadomo, że ten rok tego nie obejmie. Natomiast będzie prawdopodobnie przygotowany następny rok i wtedy zobaczymy, czy są jakieś źródła finansowania. Nie jestem w 100% pewien, czy są jakiekolwiek zewnętrzne, no ale pytać można. Dziękuję. Dziękuję. Myślimy, że wyczerpaliśmy temat spraw różnych. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 21. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.